Fortuna. Tak dla sportu. Bez ryzyka do 600 zł. Wejdź do świata gamingu. Sprawdź najlepszy sprzęt dla prawdziwych graczy. Wejdź na genesis-zone.com. Dla sportu. Bez ryzyka do 600 zł. Przestańcie. Jest łatwiejszy sposób na zdobycie skinów. Jest Keydrop. Super. Wow. Hydro. Wymarzone skiny. Bliżej niż myślisz. Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Arkadiusz, pan Pawłowski, kolejny odcinek Rundek. Dzisiaj oczywiście potężny main event, równie potężnej gali High League 2. Już 5 lutego widzimy się w Tauron Arenie w Krakowie i będą ostre grzmoty. A wraz ze mną, jak już powiedziałem, gwiazdy main eventu Owca WK oraz Pasza Biceps. Witam panowie, siemanko, cześć. Cześć Michał, cześć pan Pawłowski, witam serdecznie. Cześć Michał, cześć pan Pawłowski. Powiedzcie mi, jak się miewacie? Za chwileczkę porozmawiamy, za chwilę przejdziemy jakby do tego głównego mięska, ale na razie pewne zmiany w studiu na pewno możecie zaobserwować. Widzicie, że panowie tutaj mają monitory, wykorzystamy je dzisiaj. Ale jest to też jeden monitor, którego nie wykorzystamy. Teraz można zrobić małe zbliżonko. Tak. Tu był Denis. Niewątpliwie tu był Denis, nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że właśnie tu był Denis. Nie potrzebowaliśmy nawet specjalnych powtórek w slow motion, żeby zobaczyć, co się wydarzyło, ale myślę, że ten monitor jeszcze się przysłuży. I teraz, kochani, pytanie do Was, możecie pisać na czacie, co mamy z tym monitorem zrobić? Czy ktoś z Was może chciałby taki przygarnąć, może jakiś WOŚP, może jakaś aukcja? Dajcie znać, jesteście kreatywni, macie pomysły, chcemy być jak najbliżej Was. No i ten monitor być może już niedługo zawiśnie u kogoś z Was na jakiejś honorowej pozycji. Tak czy siak, kochani, jesteśmy tutaj właśnie z Jarkiem oraz z Michałem w bardzo konkretnym celu. Panowie będą się trzaskać po pyskach za chwileczkę. Headshoty będą. Bo tak naprawdę, co, gala jest już za 8 dni. Bardzo szybko minęło i nam, tak naprawdę nie możemy się doczekać tego, co się będzie działo. Tutaj się coś odpaliło w międzyczasie. Jakiś automacik. Sokole oko, całuka, 100% strzał w głowę. Versus Pasza Biceps. To już jest wyczyn, achievement konkretny. Czy to się wydarzyło samo z siebie? Można to pokazać? Nie, mam nadzieję, że później to realizatorka tam. Tak, bo też poszliśmy tutaj, wyszliśmy naprzeciw naszym cudownym graczom, ale też wyszliśmy Wam naprzeciw i druga runda będzie odrobinkę zmodyfikowana. A jeżeli ktoś z Was po raz pierwszy ogląda rundki, już tłumaczę i objaśniam. Pierwsza runda to są moje pytania do naszych zawodników, pytania często pozbierane z internetu, czyli z Waszych pytań, a jest ich bardzo sporo, bardzo ciekawych. Druga runda to jest runda, kiedy zawodnicy zadają pytania sobie nawzajem, czyli 5 pytań od Owcy do Paszy, 5 pytań od Paszy do Owcy. Dostałem informację, która mnie bardzo cieszy, że panowie tym razem się przygotowali. To jest chyba... Ja nie przygotowałem się. A, już. Ale wymyślimy coś na szybko, myślę, że... Dobrze. Wierzę w to i trzymam kciuki, bo za każdym razem po prostu czuję się jak nauczyciel, który musi wyciągać, no, odmień być, ale się dzieje. No i trzecia runda oczywiście zawsze najciekawsza, bo to są wasze telefony do studia i możecie tutaj nasze gwiazdy obpytywać i zadawać im jakieś bardzo ciekawe pytania. Zanim rozpoczniemy,
Tak, zanim rozpoczniemy, chciałbym Was tutaj bardzo serdecznie powitać i powiedzieć też, że jeśli chodzi właśnie o te magiczne monitory i cały ten tutaj sprzęt, zostanie wykorzystany on w drugiej rundzie, kiedy panowie będą nawzajem zadawać sobie pytania i będą wtedy grać między sobą, w sensie ze sobą, w CS-a. Także zanim spotkają się w klatce, zobaczymy, co pokażą dzisiaj tutaj w CS-ie. Panowie, myślę, że nie ma co przedłużać. Warto jeszcze tylko i wyłącznie wspomnieć o naszych patronach, sponsorach, tych osobach, które są tutaj odpowiedzialne za to, że tak jak wy, tak jak dzięki wam możemy tutaj być i możemy działać. Zakłady na High League wyłącznie u naszego sponsora, oficjalnego bookmachera Fortuna. Gale możecie obstawiać na stronie www.efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeżeli macie 18 lat, możecie skorzystać z oferty naszego sponsora Fortuny. Pierwszy zakład bez ryzyka do 600 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod High League. Możecie sprawdzić kursy na wszystkie pojedynki, a Fortuna to jedyny bookmacher na rynku, który ma ofertę na gale High League. No i oczywiście przypominamy, że sponsorem rundek jest Genesis, czyli najbardziej kompletna marka dla graczy. A już teraz, bez zbędnego przedłużania, lecimy, zaczynamy przed nami i przed wami. Runda pierwsza! Owca, zaczniemy od ciebie i zaczniemy z grubej rury. Czy dziś, tak jak na konferencji, też masz dla nas jakieś zabawne historie czy anegdoty o tym, jak byłeś nagi i zacząłeś boksować? Od tamtej pory nic nowego u mnie w tej materii, także bez ciekawych historii. Mhm. Jak oglądałeś to, rozumiem, że pewnie oglądałeś sobie ten fragment, czułeś się jakoś dziwnie oglądając to, bo wszyscy no, nie wiedzieli, do czego ta historia prowadzi tak naprawdę. Troszeczkę się martwiłem, że część osób, która nas nie ogląda, mogła nie zrozumieć puenty, do czego zmierzałem, ale popatrzyłem w komentarze i nie było tak źle, bo nasi widzowie, nawet jeżeli tam ludzie nie wiedzieli, o co chodziło w tej wypowiedzi, to tam było dużo łapek w górę w komentarzach i gdzieś tam ludzie to sobie zweryfikowali. No, ludzie jak zwykle poszli, że tak powiem, po linii najmniejszego oporu do tego, że byłeś nagi. Powtórzyłeś to tyle razy, że wszyscy zapamiętali, że był nagi, a nie wiedzą, co było dalej. Dobrze. Pasza, w takim razie pytanie do ciebie. Do waszego pojedynku zostało 8 dni. Czy dobrze wycelowałeś z obciążeniem treningowym i czy będzie optymalna forma? Myślę, że przy pierwszej walce, przy pierwszym przygotowaniu jest dość ciężko tak wstrzelić się idealnie w ten klimacik, ale myślę, że dzięki temu, że mamy trenerów od przygotowania, profesjonalistów, to troszkę zadbali o ten aspekt. Myślę, że do każdej kolejnej walki będę mądrzejszy, wyciągnę wnioski, będę bardziej doświadczony i będę z każdym kolejnym jakby etapem przygotowania będę coraz mocniejszy i lepszy, jak we wszystkim. No, doświadczenie, ten experience, jak masz w życiu, tak samo go będę zbierał tutaj do walki, więc kolejne potyczki pokażą, czy jestem w stanie wyciągnąć błędy, czy nie, czy jestem głupi, czy nie głupi. Czyli z tego, co mówisz, już możemy wyciągnąć, że na pewno kolejne walki się szykują, na pewno kolejne walki będą. Czy to jest tak, że już teraz, na tym etapie, zanim jeszcze odbyłeś tę pierwszą walkę, myślisz o tym, co będzie dalej? Tak, no ja ogólnie chciałem stoczyć walkę w MMA. Wiadomo, Michał nie chciał w MMA tej walki robić. Jest to bardzo zrozumiałe w tym przypadku, że no ciężko nadgonić pewne elementy, kiedy ty już trenujesz jakiś czas, więc myślę, że walka bokserska jest fair, w porządku. Fajnie, że będziemy mogli ją stoczyć tak czy siak, więc myślę już przyszłościowo, chciałbym zawalczyć w MMA, więc nieważne jaki wynik będzie teraz, ja już postanowiłem sobie, że kolejne przygotowania będą właśnie w Mixed Martial Arts. Okej, okay, no to może odbiję od razu piłeczkę. Czy ty także bez względu na wynik widzisz się dalej w sportach walki, czy to w boksie, czy to w MMA? Bo ludzie, nie ukrywam, bardzo czekają na owce w MMA i marzą o tym owcy w MMA. MMA raczej nie, ale powiem ci, że nie zastanawiam się nad tym na razie w ogóle. Póki co, od momentu, kiedy podpisaliśmy tą walkę, codziennie śnię o paszy, jakby tokolwiek nie brzmiało, i codziennie śnię tylko o tej walce, nawet jak nie chcę. No ja właśnie chciałbym, jestem nagi i śnię o paszy, to ja jestem przerażony. Nie, wtedy w łóżku już jestem ubrany i leżę z Kają, także spokojnie, ale nawet jeżeli nie chcę na przykład jakiegoś dnia o tym myśleć, bo już po prostu no te dwa treningi dziennie i tak dalej, cały czas się tym żyje, człowiek chce trochę odpocząć od tego, to i tak są te myśli, nie? I tak śnię o tobie codziennie, bardzo, my friend. Bardzo miło mi też się zdarzają sny właśnie przed walką bokserską, jak to będzie, wyobrażam sobie i tak dalej każdego dnia. Jakoś staram sobie, wiesz, te wyjście całe przygotowanie i powtarzam, jaki owca będzie, szybki czy wolny, czy będzie miał siłę na te trzy rundy, ale zawsze jak obserwuję, mówię, ta wydolność na pewno będzie bardzo mocna, więc różne scenariusze przewiduję, aczkolwiek myślę, jakbyśmy stoczyli pojedynek w MMA, jakby owca się przygotował dość solidnie, to myślę, że byłby bardziej mocniejszym zawodnikiem w MMA niż w boksie. Jednak ta siła, którą wiem, że jest w stanie przełożyć w ogóle
pod MMA dużo by się przełożyła. Więc może rewanż, jaki wynik by nie będzie, to może w przyszłości jednak się skusi na pojedynek w MMA. Aczkolwiek mamy taki friendly jakby content waleczny, ale sportowo chcemy pokazać jak najlepszej się strony, więc może kiedyś do tego pojedynku dojdzie. Jak nie ze mną, no to mam nadzieję, że Owca zawalczy kiedyś z jakimś innym przeciwnikiem i tą siłę całą pokaże swoją, że pooglądałem skoki, sprinty, pobicie czasu na minutę, więc jestem pełen podziwu. No to jest bardzo chwalebna wizja, tym bardziej, że no internet też na pewno tego pragnie, ale najpierw, że tak powiem, krok po kroku, najpierw Pasza. Owca, teraz takie pytanie troszeczkę, myślę, ciekawe dla naszych widzów. Podaj trzy najsłabsze cechy, jakie widzisz u rywala. Coś z tego, co wychwytujesz. Jakie słabości widzisz, które możesz wykorzystać? Mm-hmm. A to nie po walce? No, po walce to już będzie po ptokach. To już, mm-hmm. to już wszyscy będą wiedzieli. A teraz pytanie... Kurczę, właśnie nie odpowiem ci na to pytanie, ale też ci powiem dlaczego. Na przykład z trenerem Raubo nie analizujemy tak w przypadku debiutu i tej pierwszej walki mocnych punktów, słabych punktów swojego oponenta. To jest tak wczesny etap, że trzeba się skupić na swoich słabych punktach. I to zabrzmiało może tak trochę patetycznie, książkowo, ale serio uważam, że to jest jedyne rozwiązanie teraz, żeby po prostu się skupić maksymalnie na sobie, a nie na przeciwniku. A to jest bardzo mądra teoria. W życiu też się sprawdza, że lepiej jakby skupiać się na tym, żeby swoją robotę wykonywać jak najlepiej, a nie zastanawiać się, kto robi to lepiej i tak dalej, i tak dalej. Też, ale rozumiem, że w przypadku, jak już są coraz bardziej zaawansowani zawodnicy, no to tam już ta taktyka, mocne, słabe strony przeciwnika grają większą rolę, nie? No Pasz, o to zapytam ciebie w takim razie, czy są jakieś słabe strony Owcy, które Aha. widzisz? Wiesz co, z perspektywy czasu patrząc, kiedy ja miałem do czynienia z bardzo dużą ilością publiczności, kiedy wychodziłem, wiadomo, on the stage, a teraz jest in the cage, więc to są te dwie różne jakby sceny, ale ta sama publiczność cały czas siedzi przed tobą. Też grałem o pieniądze, też dużo się stresowałem i wiem z czym to się je po prostu. Myślę, że dla Michała to może być jednak też duży stres, wychodząc przed tak dużą publiczność i robić coś innego, co robi na co dzień, więc myślę, że to by... Może nie być to jego słaba strona, aczkolwiek może to być moja jakby lepszą stroną, może być ta odporność na stres, na całe wyjście, poczucie, wczucie się w ten klimat, aczkolwiek mogę się mylić. Taki brak doświadczenia troszkę też. No obycia z wielką publicznością, wiadomo, Michał też na scenie był, na tych deskach, tak, w zawodach kulturystycznych, wiem, nie wiem jaka tam publiczność też jest, ale kilkaset osób też na pewno tam przychodzi. Tutaj będziemy mieli pełną halę wypełnioną po brzegi, głośno będzie, na pewno będzie jego też publika i moja publika, więc zobaczymy. Tutaj ja raczej nie określam jego słabego, jakby słabych stron, ale bardziej porównuję, że ja bardziej doświadczony jestem jakby w tej kwestii. Jedną chciałeś, jakieś jedno porównanie, czy jeszcze jakąś słabą stronę chciałbyś usłyszeć, panie Pawłowski? Tak chciałem trzy, tak dla naszych widzów. Miałem problem ogólnie, jeszcze od siebie będę zaczynał, miałem problem jak troszkę na siłowni ćwiczyłem, miałem problem jakby z plecami, z trzymaniem jakby gardy, że tej gardy nie miałem, też trzymałem się szczelnie, bo mi plecy przeszkadzały, więc nie wiem jak będzie to u Michała. Też śledzę, nie ukrywam, jakieś tam filmy oglądam, wiem, że ta garda troszkę jest... Tak, wiem, że to plecy przeszkadzają, mogę się mylić. Wiem, że to jest jednak siłownia trochę krzywdzi w ten sposób. Wiadomo, fajnie jest wyglądać, ale to też jest... Niepraktyczne. Może być niepraktyczne, wiadomo. No, a trzeciej strony nie powiem ci, bo nie wiem. Okej, okay, ale bardzo doceniam, że to nie jest żaden szot jakby w ciebie, bo to jakby to też bardzo mądre, co powiedziałeś, ale doceniam, bo zazwyczaj właśnie ludzie dyplomatycznie z tego wychodzą i nie chcą odpowiedzieć na to pytanie, a fajnie, że tak powiem, że ruszyłeś ten temat. Pasza, poznałeś sporty walki już prawie od podszewki. Czy na tym etapie uważasz, że to była dobra decyzja, czy masz dni, że żałujesz tej jakby takiego przekonwertowania troszkę swojego życia w inny kierunek? Myślę, że to była jedna z lepszych decyzji, którą zrobiłem. Zawsze robię w roku coś, każdego roku, żeby było o mnie w miarę głośniej. Wiadomo, nie będą o tobie mówili, wypadasz z biznesu, musisz łapać się pewnych rzeczy, które cały czas są na czasie. Zacząłem robić obozy, o papi to jest głośno. Zaczyna się o walce robić głośno. Co będzie w 2023, tego nie wiem. No właśnie, to jest moje kolejne pytanie. Mówisz, że nie wiesz, ale na pewno jakieś plany są, czy pomysły. Mówisz o tych obozach, jaka przyszłość jest? Tak, wiesz co, po walce na pewno chciałbym się skupić na moich obozach. Chciałbym zrobić trzy edycje nad morzem, w górach dwa razy. Chciałbym jednak zaszczepiać w tych młodzieńcach troszkę gier i troszkę sportu, żeby to połączyć, bo to jest piękna przygoda, więc skupię się na tym, robimy w lipcu, jakbyście młodzi szukali fajne alternatywy na wakacje, żeby rodzice byli zadowoleni, a wy jeszcze bardziej, to zapraszamy na Pasza Gaming Camp, to są obozy e-sportowo-sportowe. Mam nadzieję, że Michał nas odwiedzi któregoś razu, bo na pewno gra w CS-a, a obozy moje to są CS-owo-sportowe i też sztuki walki tam się pojawiają.
więc wszystko ze wszystkimi aspektami ma do czynienia też, więc będzie miło gościć mi, jak do nas przyjedzie i nas odwiedzi. No to jest rewelacyjne połączenie. Myślę, że każdy i właśnie rodzic, i dzieciak się... Panie Pawłowski, ty też grasz w FIFA, mamy też stanowisko tam gdzieś na półkach sobie usiąść, cyknąć, aczkolwiek też jestem dobry, więc łatwego myślę, go nie ma. I przekonał, dobrze. Ja bardzo chętnie. Panowie, to jest pytanie do was obu. Wyobraźmy sobie alternatywny wymiar, alternatywną rzeczywistość i walkę waszych trenerów. Kto by wygrał? Anzor Ażijew czy Zbigniew Raubo? Proszę, owca. To jest bardzo trudne pytanie, ale pobawmy się. To jest trudne pytanie, ale jakbyście zobaczyli, co trener Raubo robi w wieku 64 lat na sobotniej akrobatyko-gimnastyce, to myślę, że byśmy wszyscy wspólnie stwierdzili, że Zbigniew Raubo by wygrał tą walkę. Okej. W prime, bo właśnie pytanie, czy teraz, czy w swoim prime? Zakładamy, że w prime, No to Zbigniew Raubo, ja mówię Zbigniew Raubo zdecydowanie. Okej, okay. A czy uzależniasz to od formuły? Czyli, że na przykład jeśli to jest boks, to Zbigniew, jeśli to jest MMA, to czy... No tak pytam, jak już się bawimy, to fantasy booking to tak. Może być MMA, pomimo tego, że nie jest to formuła pana Zbigniewa, ale no mówię, te fikołki salta w wieku 64 lat, w parterze by sobie poradził też. No widzieliśmy, że jest w rewelacyjnej formie i wszyscy byli, oglądaliśmy ten materiał Dzień Zy, no i to jest szok. Ale on tam nie, to był tylko przewrót w tył, naprawdę. Są takie w parach zajęcia, że nawet ciężko jest mi to opisać, ale no to jest serio akrobatyka, to co on robi. I on robi wszystkie ćwiczenia, które zadaje swoim podopiecznym, nie? Najpierw on pokazuje i macie robić lepiej niż jachamy. Rewelacja. No to w takim razie pytanie do ciebie. Anzor Ażijew czy Zbigniew Raubo? No myślę, kto miał kiedykolwiek do czynienia z zapasami i kto trenuje zapasy od 6 roku życia, to wie, co tam są za akrobacje jeszcze z czeczeńskim charakterem, no to myślę, że trenerowi Raubo życzyłbym powodzenia. Bardzo mi się podoba, że panowie tutaj po przyjacielsku i tak dalej, ale trenerów będą bronić jak lwy. Dobrze, bardzo dobrze. Myślę, że jeżeli Anzor i pan Zbigniew to oglądają, to na pewno są też dumni z was i cieszą się, że stoicie za nimi jak lwy. Owca, trener Raubo, skoro już poruszyliśmy ten temat, ma swoje charakterystyczne metody, powiedzenia czy zasady. Na filmie, na którym kamery Hilux spędzały z sobą cały dzień, mieliśmy okazję zobaczyć niektóre z nich i tak jak mówisz, to jest na pewno tylko kropla w morzu. Czy przytoczyłbyś jeszcze jakieś ciekawe, zabawne, zaskakujące anegdoty czy cytaty? Bo wydaje mi się, że to jest człowiek, który ma ich naprawdę sporo. Wiesz co, teraz się skupiam na tym, żeby zapamiętać jedną z tą lewą i prawą ręką. Podpiszę sobie przed walką, że lewa jest tu, prawa jest tu. I to są te najważniejsze jego kazania, że tak się wyrażę. Czyli takie proste rzeczy. Tak. A jeśli chodzi o takie właśnie bardziej w kontekście takich anegdot, takich zabawnych historii, bo też często no, to co płynie z ust pana Raubo, to jest złoto. Coś zapamiętałeś? Nie chwal Chama za wcześnie, bo zawsze nie wiem, czy możemy przeklinać tutaj? No tam troszkę. Zawsze spierdoli, to zapamiętałem. Kurczę, jest naprawdę, wiesz, jestem tam codziennie, tego jest tyle, że ciężko jest wybrać tak jedną, ale to będzie ta jedna, którą zapamiętałem. Dobrze, a przypomnij naszym wszystkim widzom, dlaczego koszulka powinna być zawsze włożona w bokserki? No bo jak nie jest, no to co, ja przychodzę w sukience na trening? No, takie widzicie proste rzeczy. Zachęcamy do obejrzenia materiałów i jednego, i drugiego. Dzień Zy, naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli chcecie poznać naszych bohaterów, super sprawa. Pasza, już troszkę o tym mówiliśmy. Czy po ewentualnej porażce liczysz na rewanż w MMA? Czy jakby nie patrzysz na to, bez względu na wynik, chciałbyś zmierzyć się z owcą też w MMA? Nie, myślę, że chciałbym mieć przeciwnika, do którego będę mógł poczuć naprawdę taką troszeczkę złości takiej sportowej, ale będzie ciężko z tym, bo ja lubię ogólnie dobre życie, nie lubię mieć wrogów, w domu bardzo rzadko się kłócimy, więc nie lubię dookoła mieć jakikolwiek czarny jakiś taki klimat, lubię swoje życie, lubię swoje otoczenie. A wracając do twojego pytania, na pewno tą MMA walkę chciałbym zrobić. No i od tego będzie uzależnione, czy dalej będę chciał tę karierę zawodowego freakfightera kontynuować, czy sobie po prostu darować i zacząć walić w ten joystick jeszcze raz. Jak to w ogóle pięknie brzmi w dzisiejszych czasach, zawodowy freakfighter, no, nie? Podoba mi się to określenie bardzo. Jak oksymoron, prawda? Zawodowy freakfighter. Kurczę, mogę przerwać, proszę, bo ja oczywiście mam pytanie. I to było pytanie na drugą rundę, ale myślę, że teraz będzie lepiej, jak je zadam. Proszę bardzo.
jakbyś się zapatrywał na walkę w MMA z Roburem od nas, bo wy jesteście praktycznie identyczni, warunki fizyczne te same. Wagę masz 88? Mogę teraz mieć. To jest ta sama waga co u Robura i on też lubi się przytulać bardzo. Legnica, jakby ktoś miał wątpliwości, nie lubi się przytulać. No. Więc no, porzucę ci takie zestawienie. Co sądzisz na temat takiego zestawienia? Takiej drugiej, trzeciej, może czwartej waleczki? To jest, czemu nie naprawdę. Ja jestem otwarty naprawdę na różne propozycje. Musi mi ten człowiek też podpasować jako charakter człowieka. Jak będzie się rzucał i będzie jakiś... Nie znam twojego kolegi naprawdę, jakim jest człowiekiem. Wydaje się sympatyczny, bo ekipę masz WK dość sympatyczną i chyba zgrani jesteście mocno. Nie zamykam się na, nie mówię nie, na, nie mówię tak, aczkolwiek dużo ludzi chciałby zobaczyć jakąś moją potyczkę z jakimś e-sportowcem spoza naszego kraju, z jakimś ze Stanów Zjednoczonych, bo wiadomo, to by przyciągnęło jeszcze więcej ludzi, jeszcze głośniej byłoby o High League'u, a myślę, że właściciele tego oczekują, żeby High League nie tylko był popularny w Polsce, ale też na całym świecie. No to jest, myślę, bardzo, bardzo ciekawe pytanie. W ogóle to by dopiero była historia, jakby tak Pasza jednego po drugim po prostu całe... A gdzie Pączek jest? Gdzie jest Pączek? No właśnie, gdzie jest Pączek? Gdzie jest Saker? Ile Pączek waży? No. Pączek coś tam się szykuje u Pączka na marzec. A jaka waga jest Pączka? Pączek teraz 8 dych, ale 7,7 będzie ważył. Okej, ale z Roburem, co do Robura jeszcze myślę, żebyście się dogadali, bo on bardzo lubi szynki takie, widziałem na filmie, takie te swojskie właśnie też od teścia wyroby. Z tym to na luzie myślę. A to naprawdę by było zabawne, gdyby to było tak, że po prostu Pasza kontra reszta świata i po prostu całe WK, tylko panowie ustawcie... Fajnie byłoby wygrywać po kolei te walki i tak dalej. Panowie ustawcie się w kolejkę, żeby żaden dwa razy pierd nie dostał, wiadomo o co chodzi. Dobra. To jeszcze z takich rzeczy dosyć ciekawych, które też bardzo mocno były wyeksponowane na ostatnich rundkach, bo na ostatnich rundkach, nie wiem czy panowie wiedzą, że mieliśmy kącik medyczny. Teraz pytanie do was. Czy bijecie centymetr teścia krótkiego co 3 dni dla profilaktyki, jak to powiedział Denis? Jak to jest u was i wspomagacze, sterydy i tak dalej? Ja pierwszy rozumiem. Proszę bardzo. Ja już jestem tak przetyrany tym pytaniem. Przepraszamy, no, ale to ludzie chcą wiedzieć. Tak, no mamy filmy na tych naszych kanałach z badań i tak dalej. Jeszcze nie bierzemy profilaktycznie, zobaczymy w przyszłości. Wiem, że u sportowców zawodowych, kurczę, to też jest inaczej i osób, które są starsze, to też jest inaczej, więc też będzie trochę tych lat więcej. Zobaczymy, czy będzie taka potrzeba, żeby nawet dla zdrowia coś w tą stronę pójść. Tak, to właśnie o tym też chyba mówił właśnie Denis, że tam po 30 czy tam 40 roku życia to wręcz wypada dla utrzymania jakiejś tam... Sugerujesz coś? Formy. Nie, absolutnie, ale zadaję pytanie. Po 30? Słucham? Po 30 już? No, tak mówił Denis, ale no mówię, no to nie wiem na ile jest autorytetem medycznym, okay, prawda? Okej. Pasza, no to w takim razie pytanie do ciebie, jak tam nie jestem u spowiedzi, nie jesteś księdzem, aczkolwiek dla lepszego jakby pożycia małżeńskiego, czemu nie? Czemu nie? To jest, różnie to w życiu bywa, wiesz jak jest. Ile masz lat? Ja 32, no to już jest ten wiek, w którym można właśnie... Ale... Raz na 3 dni zadziałać. Okej, ale jakby, bo tutaj pytanie było stricte o sterydy, a ty tutaj chyba zacząłeś mówić o takich bardziej tam niebieskich tabletkach, tak? Nie, że dla pożycia małżeńskiego pójdziesz do lekarza, wskazane jest. Jak już, żeby lepiej się żyło w domciu, żeby każdy był zadowolony. To jest, wiesz, ja mówię po prostu, mówię szczerze jak jest, po 30 człowiek, ja już 33 lata mam, aczkolwiek nie mówię, że ja też mam z tym do czynienia. A czy to jest o tyle ciekawe, biorąc pod uwagę, że właśnie też na ostatnich rundkach, kiedy był telefon do Denisa, to czy przez tam branie sterydów po prostu jakby się kurczy, czy maleje, nie? Ja ogólnie kiedyś brałem też, chodząc na siłownię jakieś lata temu, nie wiem, czy zapamiętasz odżywki typu Mezomorf. Mezomorfa, tak, pamiętam. Nox Pump, Dorian. Jagged był jeszcze. Jagged był bardzo mocny. No. Są odżywki, które bardzo mocno miały geranium w sobie, bardzo dużej ilości. Później one były wycofane w ogóle z obrotu, z produkcji. No i potem siurek się kurczył. Tutaj naprawdę to były naprawdę odżywki bardzo mocne, bardzo solidne. Bardzo, nie wiem, jak ktoś wziął, nigdy nie miał z tym do czynienia i wziął jakąś dawkę przedtreningową, no to później mówi, jak miał na noc do roboty na drugą zmianę, no to w nocy przerobił solidny temat, więc to były odżywki naprawdę dość mocne i po nim właśnie
ten Dragon Lord się kurczył. Także widzicie, kochani, wszystko z głową, bo wam się może Dragon Lord skurczyć, a po prostu tego nikt by nie chciał. Pasza, wszyscy są pod wrażeniem ogromnego progresu, jaki zaliczył twój rywal, a przebijające się materiały z treningów owcy wyglądają mega imponująco. Oglądałeś te wideo? Oglądałem te wideo. Serce i właśnie tego progresu jakoś bokserstwa tam dużo nie było, powiem ci, dużo nie widziałem. Tam jest dużo, dużo ukrywane, dużo kitrane, więc ciężko cokolwiek zobaczyć. Jakieś urywki są, a jak są takie slow motion wrzucone, więc na początku wiadomo, patrzyłem i tak dalej, więcej tego było, a czym dalej w las, no to wcale się nie dziwię, że to jest coraz mniej tego materiału pokazywane. To jest tak samo, jakby nie chciałem dużo wrzucać, nagrywać i tak dalej. Szef organizacji mówi, co ty, zabunkrowałeś się, siedzisz i tak dalej, nic nie wrzucasz tutaj, ludzie chcą zobaczyć, jak trenujesz. No też przed takim pierwszą potyczką niechętnie to robiłem, aczkolwiek mówię, no na pewno progres, zauważyłem, że owca biegał, to wrzucał i tak dalej, solidnie te czasy kręcił, jak ktoś mnie pytał, jak na pewno twój przeciwnik szybko w ringu umrze i tak dalej, no to ja mówiłem, zawsze stopowałem, poczekaj, wchodziłem i tak dalej, jakiś akurat jak biegał, pokazywałem, zobacz tutaj czasy, jakie są stare, na przykład interwały na minutę i jak, ile biega, kilometr w jakim czasie, więc to są naprawdę imponujące czasy, co nie jeden biegacz jak biega i wie, co to jest naprawdę solidne bieganie. Mówił szacun, więc to tak działa. Dobrze, no to w takim razie no, trzeba odbić piłeczkę. Czy rzeczywiście jest mowa o jakimś kreatywnym montażu, żeby nie pokazać za dużo, a jak już pokazać, to żeby to wyglądało dobrze pod kamerę? Jak szczerze? Nagrywamy, to jak odpowiedzi? Mój menedżer i również dziewczyna Kaja Soboń odradziła mi, żeby wstawiać sparingi, bo rzeczywiście trochę tych sparingów robiliśmy w ostatnim okresie i fajne by to było na kanał do nas wrzucić, no bo to łapie wyświetlenia, ale to tych sparingów nie wrzucaliśmy specjalnie właśnie, żeby nie pokazywać za dużo. Ale, no bo, czyli masz nagrane i będziesz po walce wstawiał? Tak, wrzucimy, bo gdzieś tam zawsze widać te tendencje, tam była jakaś przebitka na tym materiale high-leagowym, gdzie tam z Mistrzem Świata jestem w ringu, ale to było tak, wejdź na chwilę, pochodźcie, więc to nie był sparing jak coś, więc z Mistrzem Świata nie sparowałem jak coś, pasza spokojnie. A co do tych tarcz, no to jest po prostu taki rutynowy trening nagrany u trenera Rau, bo też jak są te kamery, to trener trochę tam, wiadomo, też chce, też trochę mnie podtrzyma, testuje moje nerwy, ale to też w dobrej wierze, bo też będą kamery właśnie na walce, będą ludzie, będą różne okrzyki i tak dalej, więc on wie, co robi. No. No chociaż myślę, że akurat co jak co, ale do okrzyków to jesteś przyzwyczajony, bo zawsze tam jak motywujecie, jak jest wyciskanie na klatę, to są takie darcie mordy tam. Akurat do ciężarów odnajdujemy takie darcie, że to jest korzystne, że to tam gdzieś cię, no że to jest dobre nastawienie do bicia rekordów. Aczkolwiek jeżeli chodzi o walki, nie wiem jeszcze. Musisz ukierunkować uwagę, słuchać trenera, prawda? No, myślę, że tutaj na debiucie bardziej się będzie liczył nawet ten spokój, nie? I oddech, żeby oddychać, bo rozmawiamy o tej wydolności, właśnie Pasza mówi, że te czasy, bieganie, ale ja poszedłem na pierwsze sparingi i nic mi ta wydolność nie dała, no bo co z tego, że masz tą wydolność, jak w ogóle nie podajesz tlenu. Więc oddech i jeszcze raz oddech i dopiero wtedy można mówić o korzyści wynikającej z tej wydolności zbudowanej gdzieś tam w innych, powiedzmy, dyscyplinach, nie? Okej. Okay. Pasza, co cię bardziej usatysfakcjonuje? Szybki nokaut na owcy, czy dominacja na pełnym dystansie? Myślę, że dominacja na pełnym dystansie byłaby bardzo spoko dla każdego, żeby pewnie dlatego dla mnie to byłaby fajna akcja na przykład, bo chciałbym, jak mówię, drugą walkę stoczyć, obyć się troszeczkę w tym oktagonie. Myślę, że dla publiczności to byłoby też fajne widowisko, dla ludzi, którzy kupili pay-per-view online, tak samo fajne byłoby widowisko. KO jest fajne dla siebie samego i tak dalej, ale no, dla publiczności i tak dalej to jest raczej dłuższa historia, jest lepsza, fajnie się sprzeda, każdy będzie zadowolony. Ale czy musi być też dominacja? Niekoniecznie, też fajnie dostać, zobaczyć, przyjąć troszeczkę, żeby też przeciwnik był usatysfakcjonowany, że też ciężko przepracować. I ten okres, że jest zadowolony i żeby nie było doła, bo wiem jak to jest. Ja bardzo dużo meczów w swojej karierze testowych przegrałem, grałem o duże pieniądze, więc wiem jak to jest przegrać, to boli bardzo. Komentarze, doły, później przegrywają zakłady małolaci,
groźby karalne, śmiertelne i życie szybciutko z tego świata usuną. Więc ja wszystko wiem od podszewki, jak to wszystko działa. Więc fajnie jest zdominować kogoś, fajnie pewnie jeszcze znokautować kogoś, no ale zobaczymy za 8 dni. Czyli w sumie możemy wyciągnąć z tego dwie rzeczy, że a, nie chcesz, żeby to zbyt szybko się skończyło, i druga rzecz, że co, no jak nawet jak będziesz miał dużą przewagę, to tam dasz się parę razy koledze. Nie, no aż tak to nie. Myślę, żebym był takim jedynym jakby zawodnikiem na świecie, który daje się gdzieś tam trzasnąć. Chociaż coś, żebyś miał z tej walki. No. Nie, raczej tutaj myślę, że tak nie będzie do końca. Ale chciałbym jednak, żeby to był fajny pojedynek, żeby były ciosy z jednej, jak i z drugiej strony, żeby każdy był zadowolony i najważniejsze, żebyśmy wyszli zdrowotnie. Najlepiej z tego pojedynku, bo to jest jednak na koniec najważniejsze dla wszystkich. No tak, żeby publiczność była zadowolona, chleba i igrzysk, wiadomo. Dokładnie. Owca, czy z trenerem Raubą przygotowujesz się również taktycznie, bo mówiłeś tutaj o takich ważnych rzeczach właśnie jak oddech i tak dalej. Trener Paszy, Anzor, dobrze wie, kim ty jesteś. No a trener Raubą mówił między innymi w tym materiale, że wie o tym twoim rywalu mniej. Czy jestem hamem, mówił, 90-kilowym. Więc pytanie, jak to wygląda taktycznie, strategicznie? Mhm. Wygląda to tak, że tak jak już tutaj rozmawialiśmy sobie wcześniej, że bardziej się skupiamy na sobie. Są oczywiste rzeczy, że ja mam przewagę wzrostu, niedużą, ale mam i tak dalej. Natomiast nie pisze mi eseju o tutaj, wiesz, zrobisz tak, pójdziesz tu. Nie, tu nie ma żadnych specjalnych taktyk pisanych. Po prostu wychodzimy, rozbrajamy bombę, nie? 5 lutego i tyle. Okej, okay, no to nie możemy się doczekać. A skoro już o tym mowa, kochani, no to ogarniajcie pay-per-view. To jest main event, ale jest 8 fenomenalnych walk. Dla każdego coś ciekawego, coś miłego. Walka kobiet, walka o pas niskorosłych. Pojedynki, które tak naprawdę bardzo dużo zaczęło się dziać i podczas rundek, i podczas konferencji. Każdy pojedynek ma swoją historię i w każdym pojedynku jest kogo, jest co oglądać. Więc zachęcamy, polecamy. Możecie wybrać swojego ulubionego zawodnika, ulubionego influencera, korzystać z reflinków albo wbijać po prostu na highlife.tv. Korzystajcie, widzimy się 5 lutego. Biletów już nie ma, więc jedyną opcją jest ogarnianie pay-per-view. Korzystajcie z tego. Pasza, czy uważasz, że ze swoją szybkością dasz radę spompować mięśnie owcy i tym samym zdominować go, o czym mówiliśmy? Póki co to boję się, żebym sam się nie spompował. No bo jak mówi też Michał, to jest ten oddech, trzeba kontrolować cały ten system, mam tam wydzielone i tak dalej cały czas, nawet żebym wymyślił sobie jakiś okrzyk i cały czas myślę, jaki ten okrzyk ma być, żeby jednak wydychać te powietrze z każdym ciosem. Nie będzie to łatwe. No co mogę ci jeszcze powiedzieć? Okej, okay, dobrze, czyli za chwilę przejdziemy do takiego pytania, bo ludzie też pytali właśnie o ocenianie jakby swoich szans. Mm-hmm. Czyli nie podchodzisz do tego na takiego bardzo na dużego pewniaka. Z jednej strony przed chwilą mówiłeś, że no, spodziewasz się, że raczej jakby chciałbyś przewalczyć całe rundy i... Nie, ja nigdy nie lubię wstawać siebie w roli faworyta, robić z siebie mistrza, jakiegoś niezniszczalnego gościa, który naprawdę pisze historię niesamowitą. Ja raczej lubię być w roli takiego gościa, który wyjdzie, zrobi walkę, czy przegra, czy wygra, to będę też szczęśliwy. Szczęśliwszy bądź mniej szczęśliwszy, ale mówię, zdrowie stawiam na pierwszym miejscu, nie robię z siebie żadnego heroesa, jak to inni życie pokazało, historia pokazuje z gali na galę, z walki na walkę, kto jakim bossem nie jest końcowym, to i tak czasem od swojego miecza ginie, więc nie lubię takiego czegoś w ogóle, lubię z szacunkiem, jak każdy do siebie podchodzi i tak dalej, że wywyższa, zniszczy cię, wiadomo, może to kogoś napędza, mnie to w ogóle nie napędza, wręcz mnie to odpycha, boję się konsekwencji później, jakie mogą nastąpić, że jestem nie wiadomo kim, jak mówię, nie lubię robić z siebie heroesa jeszcze raz, lubię być normalnym gościem, takim jestem cały czas, nie jest stwarzać jakiejś wyimaginowanej bańki wokół siebie i śnić, jak to nie będzie, jakie ja ciosy, jakie fatality zadam, tylko chcę po prostu wyjść i tak jak mówię tutaj, otwarcie i tak dalej, jak chciałbym, żeby walka wyglądała, będzie fajnie też znokautować kogoś, będzie fajnie też przewalczyć na pełnym dystansie w dominacji, dać w równą walkę też dać sędziom, a często różnie to bywa, więc tak z mojej perspektywy, jak widzisz, tak to wygląda. Tak, bo później powstają takie filmy, nazwisko zawodnika, myślnik, lekcja pokory i jest pokazany, jest jak ktoś tam pyszczy, tak. A później obrywa, zresztą to nie tylko jakby, no Freak Fighty to mocno rozpromowały, dużo było takich sytuacji, ale też nawet no, w tym świecie zawodowych sportów walki, ile razy ktoś tam na ważeniu podchodził tu, ten, a później dostawał knockout tak, zobaczymy, że... czy historia się powtórzy teraz. Czy na ważeniu tutaj były pan, ten słynny tutaj monitor, który jest na woź pójdzie, bądź pójdzie, ktoś kupi sobie, przywieźli go gdzieś w salonie.
nie? Piszcie, piszcie, na jaką okazję byście chcieli, ale myślę, że właśnie. Więc może będziemy mieli taką sytuację teraz 5 lutego, więc różnie to bywa, naprawdę. Więc ja nie lubię stwarzać, kreować się na bandytę, zabójcę, wolę być tym papito spokojnym, rodzinnym i jak będzie dobrze, to będzie dobrze, jak będzie źle, to będzie źle. No każdy ma dwie ręce, dwie nogi, każdy ma swój schemat, każdy ma szansę. Każdy ma swój schemat na życie, każdy ma swój schemat na walkę i na zrobienie z siebie prawdziwego heroesa. No. Owca, pytanie do ciebie. Są momenty, widzieliśmy właśnie na tym filmie, kiedy trener Raubo łapie się za głowę, chowa twarz w rękach, patrząc na twoje wigibasy. Czy to jest w jakiś sposób dla ciebie deprymujące? Momentami jakoś cię to wybija? Pan Pawłowski wszystkie pytania mi tutaj zabiera, które miałem skierowane do Owcy. Przepraszam. Będziesz mi pomagał. Będę pomagał. Dobra, dzięki. Nie, ani razu, ale jak się frustruję, to na to, że coś mi nie wychodzi po prostu. I tylko to. Więc takie momenty są, że trenujemy i ja wiem, że taki jest trener, że ma te swoje rzeczy, ale to tak jakby nigdy nie wzbudza we mnie frustracji. Mhm. Ale że tutaj biodro niedociągnięte, czy coś innego i to mnie czasami po prostu frustruje, no i staram się po prostu, okej, pomyśleć, gdzie jest moje ciało w przestrzeni, dlaczego ja tego nie dociągam, dlaczego ja popełniam ten błąd. I jak mi nie wychodzi znowu, no to pojawia się rzeczywiście czasami ta frustracja. Ale na kolejnym treningu jest już do przodu i łączymy dalej te kropki w tym boksie. Czyli jesteś jakby wtedy, jakby jeśli jesteś zły, to jesteś zły na siebie, nigdy nie na trenera. Tak jest. Okej, okay, no to jest bardzo, bardzo dojrzałe podejście. A no i też, kurczę, ciężkie, bo momentami, jeżeli po prostu człowiek sam sobie w danym momencie nie radzi, coś jest nowego i jeszcze jest jakby, no nazwijmy to, że atakowany, nawet jeśli wiadomo jest to, o, dobry trener zawsze, jeśli cię ciśnie, to dlatego, że wie, że jest potencjał, żeby z ciebie coś wyciągnąć. Jakby sam też doskonale wiesz, jak to co wy robicie, to jest przekraczanie kolejnych granic, walka z samym sobą i tak dalej, i tak dalej. Czyli, ale sama umiejętność jakby wyłączenia tych emocji, jakby negatywną związanym z tym, że ktoś właśnie mnie tam obraża, czy mi mówi, że tam nic nie umiem, no to jest ciężka umiejętność. To jest też coś, co nabyłeś jakby drogą właśnie swojej sportowej drogi? Myślę, że sport i też YouTube tak znieczula cię i wiesz, te wszystkie takie no, negatywne rzeczy jesteś w stanie gdzieś tam postawić w innym, w perspektywie, no i nie robią one na tobie takiego wrażenia. No, no koniec końców jesteś na sali, robisz super rzecz, masz taką możliwość i po prostu to jest naturalne, że chcesz lepiej i czasami jesteś po prostu wkurzony, że kurczę, nie wychodzi ci, ale nie jest to koniec świata, nie? Są takie rzeczy, które się dzieją teraz na świecie, że nie ma co z tego, no trzeba tą perspektywę znaleźć. Okej, nie wychodzi mi, nie dociągam biodra, ale co się dzieje teraz na innym kontynencie na przykład, nie? Wojny, nie wojny, pożary, to jest w ogóle nic, lasów. Więc trzeba znaleźć zawsze tą perspektywę, nie? Nawet jak się jest w tych opałach. Bardzo cenna. Jakby, moi drodzy, uczcie się i bierzcie tutaj nauki od ludzi, którzy osiągnęli sukces w życiu i jakby wchodzą na te kolejne levele. To jest bardzo, bardzo cenna rzecz. Pasza, wcześniej już trenowałeś sporty walki, ale pod walkę przygotowujesz się dopiero od pewnego czasu. Jak zmieniły się twoje treningi? Kiedy trenowałeś dla siebie rekreacyjnie, a pod walkę? Dość dużo te treningi się, ten system treningowy zmienił się, aczkolwiek sam boks, ta sama formuła już znudziła mi się. Treningi, że przychodzenie ciągle te same jakby kombinacje, ciosy, wiadomo, masz 8 tygodni na to. Jak przedtem troszeczkę się przewalałeś, a to kopnąłeś, no to jednak mam nadzieję, że to się w walce też nie wydarzy, aczkolwiek Michał tam miał się na orięcie cały czas, bo jak mówię, historia pokazała, że można kopnąć, że można. Można obalić. No także więc, fortuna pewnie będzie miała zakład specjalny, to, tak, czy pasza kopnie. Może no. I będzie, tak nie wiem. No. Jeśli bym coś takiego zrobił, to myślę, żebym sobie nie wybaczył do końca życia takiego czegoś, takiego postępowania, bo po prostu bym wyszedł i przeprosił i wyszedł z hali i mnie rzucali pomidorami, to różnie bywa. Myślę, że ciebie za bardzo lubią. Myślę, że by ci wybaczyli. No, różnie to bywa. Dążąc do tego jeszcze, do tej całych przygotowań, ciężko tą formułę trenować. Myślę, że dlatego też chciałem w małych rękawicach to robić, tą walkę, bo to była jakby moja jakby chyba bardziej propozycja i w sumie też właścicieli, niż w dużych rękawicach, no bo myślę, że przez te 2 miesiące przygotowując się w dużych rękawicach byśmy dość mocno skaleczyli taką piękną dyscyplinę jak boks. Też znowu, bo historia pokazała nam, jakie różne federacje przeciwne robiły takie walki, to stało na bardzo słabym poziomie, więc to się nie klika. Te treningi, no mówię, no to jest szlifowanie jakichś tam kombinacji, już mam tego dość, chciałbym tę walkę zrobić, odpocząć i przejść do następnych przygotowań, których bardziej ciekawszych myślę, bardziej schematycznych, bardziej takich pode mnie myślę, bardziej bym mógł tego sprytu swojego troszeczkę też pokazać bardziej. Nie lubię dostawać headshotów w grze, nie lubię dostawać headshotów też samych
w boksie, więc chciałbym, żeby to już się zakończyło, chciałbym mieć to już za sobą, więc na tyle. Więc dwa treningi dziennie też robiłem, w pewnym momencie stwierdziłem, że dwa treningi to są za dużo już, ciało też było przemęczone, starałem, jak za to się biorę, to staram się robić to na 100%, więc ciężkie przygotowania, aczkolwiek zawsze będę mówił, nie wiadomo jak się przygotuję, to zawsze jestem bardzo krytyczny do swojej osoby i powiem, że nie, to nie jest to, czegoś zabrakło, więc nigdy nie powiem, że jestem na 100% gotowy, bo dla mojej osoby zawsze będę krytyczny. Nawet jakbym walkę wygrał w bardzo fajny sposób, to powiem, że czegoś zabrakło. Okej, okay, no to jest też bardzo spoko sposób, bo dzięki temu zawsze myślisz można lepiej. Do przodu, zawsze można lepiej, no i też człowiek nie stoi w miejscu, bo jak osiągnąłeś wszystko, no jest ten cel, ale ta droga jest też cenna, tak. Jeżeli cel osiągnąłeś, co dalej? Wrócę też, nauczyło mnie to trochę też e-sport, nauczył bycie na topie przez bardzo długi okres, przez bardzo dużo lat, kiedy na moje miejsce czaiło się, kiedy miałem słabszy okres, słabszą formę troszeczkę, na moje miejsce czaiło się nie dziesiątki, nie setki, a tysiące młodych Polaków chciało, żebym wyleciał ze składu i oni wtedy będą mieli szansę zaistnieć, wejść do tej legendarnej złotej piątki, pograć, pojeździć, pozarabiać, mieć ten wymarzony zawód. Więc to mnie nauczyło, że musisz cały czas pracować, nie możesz się zatrzymywać, bo czają się na twoje miejsce gdzieś za rogiem wilki i zaraz możesz wypaść z tego biznesu i może być po tobie. To właśnie, to musi być straszne uczucie, co? Jak tak, tak masz, to masz niby poczucie, jak ludzie jak myślą, że król lwie po prostu. Ludzie myślą, że tylko granie, klikanie i tak dalej to jest sama przyjemność. Aczkolwiek coraz bardziej są gracze obciążani różnymi presjami, różnymi formami. Jak to mówię, zakłady bukmacherskie, wiadomo, ja zawsze porównuję tak samo do piłkarzy. Piłkarz ma w tygodniu jeden mecz, jak jakaś Liga Mistrzów jest, no to ma dwa mecze, tak? To ma można obstawić dwa razy mecz. Jeśli jesteś e-sportowcem, grasz Counter Strike'a i masz czasem 2-3 mecze dziennie, a w tygodniu 10 meczy i 15 meczy i ty cały czas masz presję, że twój mecz jest cały czas gdzieś tam już u bukmachera jest i nie chcesz kogoś zawieść po prostu. Musisz grać jak najlepiej i tak dalej, a czasem ci nie wychodzi, wiadomo, i ktoś straci jakiś tam swój dobytek, to może ma do ciebie pretensje i tak dalej, ale ty chciałeś zawsze na 100% zagrać i pokazać, że grasz na 100% i mają do ciebie zawsze pretensje, więc mówię, jeszcze raz nawiążę, to nie jest taka przyjemna droga bycie e-sportowcem, też dużo wyrzeczeń i solidna głowa. Polecam od razu, jeśli chcesz zostać e-sportowcem, zatrudnić psychologa i pracować z nim, jeśli chcesz zejść na szczyt. Ale się rozwinąłem, kurde. Nie, czacha dymi, ale to są ważne rzeczy, bo jakby, kurczę, ludzie widzą tylko i wyłącznie efekt. Widzą czyli efekt. Ludzie widzą efekt, ludzie nie widzą tych, jakby tego ślęczenia, tej pracy, która doprowadziła cię do nie, tego. Nie, ja dużo tracisz przyjaciół. Ja już kiedyś mówiłem właśnie w jednym wywiadów, że jest piątek, dzwoni telefon od kolegi, papi, to słuchaj, jest impreza, lecimy tutaj, jest ten, wymieniają ksywki, dawaj, będzie super, zajebiście. Ja mówię, no sorry, no gram. No, następny tydzień, następny piątek w miesiącu, znowu papi, to dawaj, jedziemy tutaj teraz, fajna miejscówka. No sorry, mam trening. Trzeci raz zadzwonią, a czwarty tydzień już ten telefon ci milczy, już nie dzwonią do ciebie. Zostaje tylko jeden, dwóch kolegów, z którym masz później kontakt, wszystko się urywa, więc mówię, droga e-sportowca, jak się wydaje, posłana różami, piękna, kolorowa, z dolarami w oczach, nie do końca tak wygląda, aczkolwiek to jest przepiękna przygoda, na którą nie zamieniłbym żadnej innej. No tak, no to jest właśnie to, kurczę, zawsze ludzie zawsze widzą ten efekt, a nie widzą tego. Aż się napije, bo się proszę bardzo, nie widzą tej pracy, którą człowiek włożył i tych wyrzeczeń poświęcić bez względu na to, co to jest za dziedzina. To jest bardzo ważne. Owca, wracając tutaj do ciebie, to jest pytanie, które się pojawiało najczęściej ze wszystkich. Wiem, że ten temat też już cię może w pewien sposób męczyć, ale jeszcze chwilkę cię pomęczę w tym temacie MMA i tego jakby potencjału twojego występu w MMA. Czy to jest tak, że po prostu, bo mówiłeś o tym na konferencji, że boksem mega się zajarałeś, że zakochałeś się w boksie, że to się stało twoje hobby, twoja pasja. Masz w ogóle jakieś swoje autorytety w boksie? Takie nazwiska, które chciałbyś emulować? Inspirujesz się nimi? Wiesz, no był to Mike Tyson, natomiast teraz jak zacząłem trenować boks i poznaję go z innych stron, dużo oglądam różne style, to gdzieś tam pojawiają się nowe nazwiska, które sobie lubię śledzić, nie? Jakiś Sean Davis na przykład, taki bokser, dużo z lekkich oglądam, bo tam jest szybkość i gdzieś tam właśnie nie oglądam tak dużo wagi ciężkiej. Wolę tych lżejszych pooglądać sobie bokserów. Tam się więcej dzieje i no. I czy to jest tak, że właśnie jeśli chodzi o samo MMA, to bardziej po prostu nie jara cię ta formuła, czy bardziej nie widzisz siebie w tej formule? Wiesz, jakby co jest, nazwijmy to problemem, że nie chcesz w to iść? Czy uważasz, że wiesz, nie będziesz w tym dobry, czy bardziej sama formuła ci się nie podoba, wiesz? Bo to jest bardzo ciekawe dla mnie. No nie jara mnie ta formuła i po prostu nie chciałbym robić czegoś, wiesz,
miałbym te przygotowania 2 miesiące i bym musiał się zmuszać, żeby pójść na każdy trening. To nie o to chodzi, a ta możliwość High League'u była, to był taki fajny impuls, bo zawsze gdzieś tam tego boksu chciałem spróbować. No ci, co lubią boks, to rozumieją ten urok boksu i też rozumiem, dlaczego ludziom się, są ludzie, którzy wolą MMA, że boks się wydaje taki, no nie, mało ekscytujący, no nie widzą tego uroku. Wracając do tematu, co ja mówiłem, bo Energola wypiłem i kurczę, wracając do tematu, jakie było pytanie twoje? Moje pytanie było takie właśnie, co... Po prostu nie podoba mi się trenowanie MMA, to jest pierwsza sprawa. A, czyli bardziej sam trening, okej. Okay. Tak. I tak naprawdę to tyle. A druga sprawa, też daję sobie sprawę, że jest cięższe pod względem urazów, jednak tam, wiesz, jakaś skrętóweczka, kolano, coś i jesteś uziemiony, nie? Nie możesz nic zrobić. No a tutaj, tak jak Pasza mówił, no głównie są te headshoty. Wiadomo, w zawodowym sporcie to też nie jest dobre, ale na takim poziomie, myślę, jak my się tutaj bawimy, no to można to pozostawić właśnie w tym aspekcie zabawy, nie? Okej, okay, to tak od razu odbiję piłeczkę. Pasza, nie siedzi za bardzo owcy boks, a ty mówisz znowu, że jakby sam MMA. Boksem jesteś... MMA nie siedzi MMA, przepraszam, nie siedzi mu MMA, a ty mówisz, że jakby no boksem jesteś troszkę jakby znużony. Nie zgadzasz się, rozumiem, z tym? Nie, swoimi treningami bardziej już jestem znużony, chciałbym, żeby to zakończyć, żeby to już minęło, aczkolwiek oglądam też walki bokserskie, jak nasi rodacy walczą, jakieś gale mamy w Polsce, fajne nazwiska i tak dalej, to z chęcią też oglądam i kibicuję, oglądam, nie mówię, że jakieś walki Mistrzostwa Świata, zawsze lubię jakieś potyczki o starcia, tak samo jak jeżdżę na mecze, na Ligę Mistrzów sobie, to lubię jeździć na coś, gdzie są emocje, tak samo, gdzie nasz stołeczny klub też gra w pucharach i tak dalej, też lubię na taki mecz iść, lubię przeżywać te emocje, lubię widzieć, jak kibice się ekscytują, lubię te całe napięcie i tak samo oglądamy walki bokserskie na najwyższym poziomie. Okej, okay. To teraz troszkę po tym Energolu damy ci spożytkować tę energię, jeśli się zgodzisz. Na filmie z przygotowań widzieliśmy, że potężnym wyzwaniem był dla ciebie przewrót w tył. Czy jest progres w tym temacie? Na przedostatnich rundkach mieliśmy gościa, który z ekranu, w sensie tutaj ze stołu, zrobił salto do tyłu. To może teraz, owca, byś chciał zaprezentować przewrót. Co więcej, podbiję stawkę. Jeśli dasz się przekonać, to ja też spróbuję. A może jeszcze parę przekonamy. Jak wszyscy, to wszyscy. Tylko pytanie, bo ja wiem, że to jest przedziwne, troszkę takie, wiesz, a za donate'a świecę zrobię, nie? Ale wydaje mi się, że to może być coś ciekawego. Zdecydowanie się z tą zgadzam, że to by było coś ciekawego, natomiast pytanie, czy chcesz stawiać walkę 5 lutego pod znakiem zapytania, bo ja jestem po dwuletniej wypuklinie kręgosłupa też i to też jest jeden z takich powodów, który mnie trochę powstrzymuje, żeby tą taką gimnastykę robić, nie? Więc czy zobaczysz tutaj ode mnie przewrót? Bardzo bym chciał to zrobić, bo myślę, że fajny byłby kontrast, bo Pasza też by miał robić przewrót? No, tak jak mówię, jeżeli ty się zgodzisz, to nawet ja się zgodzę, gdzie ja po prostu przewrót to robiłem ten, no i wtedy byśmy... Ja lecę, wtedy już by była presja na zasadzie, zrobiliśmy. Ale rozsądek mi mówi, żeby teraz nie rozgrzałem tego nie robić przed 5 lutym, więc tego nie zrobię, ale oglądałem dokładnie 2 nasze filmy na kanale High League i jest mój przewrót tam i jest też przewrót w tył Paszy na jego filmie, więc ci, co chcą sobie porównać, tak jakby przewroty, mogą wejść teraz na kanał High League, official. Wiesz, jakby tutaj to pytanie jest jakby stricte moim pomysłem, więc jeżeli by ci się coś stało, to ja za ciebie wyjdę do Paszy, także... To tak lecisz ty teraz? Wrestling zrobimy. Czemu nie? Nie no, pytanie, czy dasz się skusić? Na przewrót w tył? Na przewrót w tył. Menadżer kiwnął, że nie, żeby tego nie robić. Przepraszam. Menadżer kiwnął, że nie. Przepraszam. Dobrze, rozumiemy to. Tak? No, menedżerka... Menedżerka pokazuje... Nie wiem chyba. Rób jak chcesz, widzę. Rób. Jak się twoje plecy czują? Czyli menedżerka daje otwarte... Nie. Nie? Nie. Kochani, mamy jeszcze 2 rundy, będziemy wracać do tego pytania, a w tym momencie czat pisze hashtag, nie wiem, fikołek, cokolwiek. Dobra. Przewrót w tył. Słucham? Przewrót w tył. Tak, ale to wiesz, szybciej. Rozpromujmy przewrót w tył. Dobra, żeby było poprawnie. Hashtag przewrót w tył. Jeśli będzie dostatecznie dużo, to ogarniemy.
A ci siedzi ten przewrót w tym głowie, już nie możesz pozbierać myśli. Nie, po prostu, bo... Tak, zastanawiasz się, jak to zrobisz? Nie, przez chwilę... Jak nie zastąpisz? Przez chwilę miałem dwie rzeczy w głowie. Jedna była taka, Jezus Maria, jak to zrobi, będę musiał to zrobić. A druga opcja, Jezus Maria, jak to zrobi i coś mu się stanie, to będzie na mnie. Cały internet mnie znienawidzi, wszystkie dziki. Mogłoby tak być. No, czat prosi, żebyś zrobił przewrót w tył. Aha. Czat nie zrozumie. Czat prosi, żebym ja zrobił przewrót w tył. Zlitujcie się nade mną. No zobaczcie, wejdźcie na Helicoficial, zobaczcie ten przewrót w tył. Zlitujcie się nad mną. Jezus Maria, teraz czat po prostu... Zrobi pan Pawłowski, zrobimy jeszcze. A Pasza, a zrobisz wtedy ty ze mną? Ja zawsze zrobię. Dobra, to Pasza. Ja zrobię. Zaczniesz? Ty zaczniesz. Ja mam zacząć? Ty zaczniesz, ja za Dobra, pójdę. Jezus Maria, moi drodzy, będzie bardzo dziwne. Z której majki robisz? Słucham? Z której majki? Stary, ja... Jest dosyć wątpliwe, że to się uda, ale no jak już jesteśmy... Nie, no to Izzy Pawłowski, trzymam za ciebie kciuki. O tak, ładnie. Przez bark. Jakoś tak? Dobrze, może być, no. Może jeszcze tu, ała. Nie przemyślałem tego, to boli, nie? Ale myślałem jeszcze o czymś takim, żeby właśnie zacząć jakoś w takiej pozycji. No i bujnij się mocno. Właśnie tak się bujnąć bardziej, nie? No dawaj. Ua! Ej, serio? Ładnie. Nie spodziewałem się, że tak... Też się nie spodziewałem. Tak ślisko to zrobisz. Też się nie spodziewałem. No, Pawłowski, zrobię to. Ale moje kolana najbardziej się tego nie spodziewały. Uważaj na kolana, Pasza. Na kolana? Ci mówię. Gdzie tu jest miejsce? Z której? Tutaj czy tutaj robić? Twardo jest. Dobra, zrobię tutaj. Może być? Mikroport na biodro. Mikroport na biodro, żeby wiesz, żeby nie przez... Tak, żeby nie zgnieść. Ała, jak to boli. Ale to wszystko boli. No i pan Paweł. Jest okej? Ja myślę, że teraz ja to zrobiłem, ty to zrobiłeś, przekonamy go. Myślę, że zrobię, nie? Że tutaj kontuzję nie, no, zrobię. Uwierz mi, że chciałbym zrobić ten przemoc. Nie, no się śmieję się. Wow, racja. Takie salto jeszcze. Rewelacja, jak prawie jak Raubo. Dzięki. A teraz prośba bokiem do kamery, bo byłeś tyłem i nie było widać, czyli jakby w tę stronę. Które, w tą? Tak. Tam? No tam, tu, ale chodzi właśnie, że nie tyłem. Tak. Dobra, tak. Jak ten Raubo zrobić? Dawaj, na piąchach. Na piąchach to nie robią, mogę żyć też z piąchkami. Ała, ale mnie boli kolano teraz. Rewelacja. Proszę bardzo. No, czaty. Pięknie. Czaty, nagródźmy to naprawdę jakby pozytywną reakcją. Hashtag Pasza Rocks, wiadomo, dzieje się. I łapki w górę pod filmem. No i widzisz jakby, ja sam się wrobiłem w to teraz, ale mam nadzieję, że tragedii nie było. Lecimy w takim razie z kolejnym pytaniem do Paszy. Pasza, czy uważasz, że background przeciwnika da mu przewagę, bo stoi za nim duża siła, czy raczej będzie mu przeszkadzać, bo będzie sztywny w ruchach? No, sztywny na pewno będzie, to nie podważa w ogóle żadnej dyskusji. To jest 2 miesiące treningów i tak dalej, a ćwiczenie przez, nie wiem, 10-15 lat, powtarzanie pewnych schematów ruchów na siłowni, no to raczej nie oszukasz tego czasu, więc myślę, jak często chodził owca na gimnastykę z trenerem Rao, bo to pokażemy 5 lutego, więc no nie ma co oszukiwać, no cały czas to wszystko powtarza się, kiedy wchodzą jakby ludzie związani stricte z siłownią jakby do oktagonu, do ringu, no to jednak to jest, ta sztywność gdzieś tam jest często większa niż u tych gości, którzy z tą siłownią nie mieli do czynienia w przeszłości, aczkolwiek ja też miałem do czynienia z siłownią dość długi czas, bo ja też jestem drewniakiem, ten Ranzor mówi, Pasza, ty drewniaku. No i staram się cały czas gdzieś to eliminować, i żeby być coraz bardziej gipciejszy. Bardziej elastyczny, więc cały czas nad sobą pracuję. Więc no mówię, no nie będziemy tutaj jakimiś, nie ozłocimy tej dyscypliny, myślę, i tak dalej. Ja dostanę przydomek L-drewniak i myślę, owca też dostanie L-drewniak. Mhm. Więc co to oszukiwać się, no. Staramy się zrobić jak najlepiej swoją pracę, roboty, przyszykować się. Myślę, że ja i owca daliśmy z siebie 100% w przygotowaniach i my się nie oszukiwaliśmy. No i będziemy tą drewnicą. Ale jako... Jeden większy, drugi mniejszy, myślę. Ale jako main event jakby czujecie też... W sensie czujecie, że to jest dobre miejsce na waszą walkę? W sensie wiecie, że dacie dobre show? Wiesz co, w pewnym momencie czujemy, że damy dobre sportowe show, ale w pewnym momencie mówiłem, kurde, no już nie dogodzi tym ludziom. Kiedy jest Patolka, kiedy są jakieś wyzwiska, hamuwa totalna, ludzie piszą, gdzie nie chcemy Patoli, nie chcemy hamuwy i tak dalej, co oni prezentują ci ludzie. Kiedy jest grzecznie i tak dalej, ludzie rozmawiają na poziomie kulturalnie, stypiarze, cisza i tak dalej, gdzie oni się dają na main event i tak dalej.
więc jeszcze się taki nie urodził, co każdemu dogodził. Więc myślę, że tutaj są dyskusje takie, że dla jednych ludzi będzie fajnie, że oni w main evencie są jednak, że warto pokazywać takich ludzi, a dla niektórych ludzi to będzie nuda stypa i powiedzą, nie no, gdzie byśmy ich dali na pierwszą walkę otwarcia i niech spadają do domu. A to jest właśnie szczera prawda, że nigdy jakby nie zdobyłeś i to działa też w drugą stronę, czyli jeżeli na przykład ktoś właśnie, kto był w cudzysłowie stypiarzem, nagle coś się zacznie dziać, to oj się zmienił, oj tak kozaczy, zaczął tutaj się zaczął rzucać, wiadomo, nie zadowolisz, to prawda. Owca, to jest myślę bardzo ciekawe pytanie. Twój trener twierdził, no, że w 2 miesiące nie da się nauczyć boksu. To chyba co do tego jakby nikt nie ma wątpliwości, ale jeśli wykorzystasz chociaż 10-20% z tego, co cię nauczył, to on jest dobrej myśli. Jak ty procentowo oceniasz swoje szanse w walce z Paszą? Ciebie zapytam o to samo. Procentowo. Procentowo mam ci powiedzieć co, że na 100% na przykład myślę, że wygram, tak? No tak, przy czym no. Strzelam, że nie jesteś aż tak arogancki. No nie, no nie jestem, bo też debiut, będzie przypadek na pewno tutaj jakiś. Na samym początku zdecydowanie były to mniejsze procenty, teraz są większe. Na samym początku się bardziej bałem, teraz się bardziej ekscytuję już. I jak jest trochę tych umiejętności, to bardziej się to traktuje jako taką gierkę. Co? Ja myślę, że będzie ok, ale żeby nie być takim aroganckim, powiem że daję sobie te 60%. Myślę, że to będzie wyrównany pojedynek, ale trzeba wierzyć w siebie. Okej. Okay. To jest takie reasonable, powiedziałbym. A jak ty to widzisz? Ile ty dajesz sobie procent szans? Ja już mówiłem z 15 minut temu, że nie lubię stawać siebie w roli faworyta, że mogę budować taką bańkę swoją, że z niższego wyjdę i tak dalej. Więc nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja wolę być w roli tego drugiego, w cieniu gdzieś tam, to niech zostanie 60-40 dla owcy. Okej. Bez tego wyjaśnienia to by było takie, kurcze, nie wierzę w siebie, ale z tym wyjaśnieniem wszystko jest jasne. Dobrze, no to zobaczymy. Pamiętajcie, że to jest jedna z 8 walk, które możecie obstawiać u oficjalnego bookmachera Fortuny. Wchodzicie na stronę www.efortuna.pl lub na aplikację mobilną i działacie. Pasza, dużo mówiło się o twojej walce z Nikolą Lobanicą. Jesteś zainteresowany takim pojedynkiem? Mówiłeś o tym, że na pewno Hajlik będzie chciał wychodzić na te szersze wody, wypływać. Myślę, że to byłby dobry ruch ze strony federacji. Myślę, że byłby to fajny ruch w stronę świata e-sportowego. Loba ma swoich odbiorców, które budował latami na Twitchu. To jest gość, który jest jakby takim freakiem e-sportowym, który też coś tam na siłowni pracuje, bardzo duże ciężary podnosi. Człowiek breakdance, który naprawdę fajne figury tam tworzy, który też był zawodowo to robił. Gość, który cały czas na najwyższym poziomie rywalizuje w najwyższej lidze świata, czyli w FPL-u gra. Więc myślę, że to byłby fajny przeciwnik dla mnie, ale myślę, że byłby to dużo cięższy ode mnie na pewno rywal, silniejszy, klockowaty, z którym fajnie byłoby się sprawdzić na arenie jakby, co bym powiedział, e-sportowej, wyjść na szersze grono, żeby o Hajligu usłyszano jeszcze dalej, już jestem w tej federacji, to już pcham dalej to, więc czemu nie? Aczkolwiek liczę też na jakieś fajne też sportowe jakieś wyzwanie w swojej przyszłości, no bo wiemy, na co będzie mnie stać w MMA. Myślę, że to jest ta właśnie dyscyplina, którą chciałbym dalej robić, jak zdrówko pozwoli. Więc słyszałem, że były takie pomysły, słyszałem, że też do niego dzwoniła wasza konkurencja. Chcieli gdzieś tam taką walkę zorganizować. Nie do końca jestem w stanie wejść w jego mózg i pomyśleć, czy on by tego chciał, czy on po prostu lubi, kiedy o nim się mówi. Aczkolwiek wiadomo, dużo rzeczy się sprowadza do tego, do warunków, jakie mu zaproponuje jedna czy druga federacja i może się na to zgodzi. A właśnie powiedziałeś taką dosyć ciekawą rzecz w tym temacie. To by była ciekawa walka z jednego względu, ale ciebie interesują też takie ciekawe walki freakowe, ale sportowe. Chciałbyś tak troszkę na zmianę? Jedna taka walka mocno freakowa, taka, wiesz, na zasadzie taki troszkę cyrkowo, taki freak show, a druga freakowa, ale sportowa? To by było coś, co cię interesuje? Czemu nie? Ja nie uważam siebie za jakiegoś sportowca wybitnego, aczkolwiek jestem bardzo aktywny fizycznie, więc... Jeśli mi się spodoba ten cały klimat, cała otoczka tego 5 lutego, wyjście, ludziom będzie się podobało takie pojedynki, jak z owcą, fajny sportowy pojedynek i będą chcieli sportowych pojedynków, pójdziemy sportowe pojedynki. Jeśli ktoś mi rzuci wyzwanie, jak się sportowy świr, że powie, dobra, strzelę papi, to headshota, ciekawe, czy będzie chciał zawalczyć,
też pewnie się zgodzę. No, to jest, wiesz, chciałbym, żeby nie mieć, tak jak powiedziałem, mam spokojne życie, nie chciałbym gościa, który się na mnie drze, tutaj wydziera, chce mi łeb urwać na konferencji. Aczkolwiek też fajnie byłoby gdzieś tam poczuć taką sportową złość pewnego dnia, że na pewno kogoś tam nie lubię. I móc bardziej się skupić i jeszcze bardziej być zdeterminowanym do treningu. Bo wiem, że można przenosić góry, jeśli jednak ktoś tam ci coś za skórę zalazł. No bardzo dobrze, że mi to przypomniałeś, bo właśnie chciałem zadać to pytanie jakiś czas temu, bo właśnie mówiłeś, że chciałbyś, żeby w którejś z tych kolejnych walk, żeby była większa jakby, no większe nielubienie, że ty kogoś tam bardziej nie lubisz. Czy jest taka osoba, bo mówisz, że raczej trzymasz się od tego z dala, od konfliktów, ale na pewno są takie osoby i my byśmy chcieli poznać jakieś nazwiska. Nie, no naprawdę, wiesz co, no? Powiedziałbym wam, jakbym kogoś tak bardzo nie lubił, miał kogoś nawet szacunkiem nie darzył, to jest, ale nie mam takiej osoby, naprawdę nie mam takiej osoby. Może jakby stworzyli taką federację, listę taką cheaterów, którzy oszukiwali w grach komputerowych i po kolei każdego by miał stoczyć z każdym pojedynek, to może tą złość bym w sobie wywołał, bo kiedyś miałem okazję uczestniczyć w turnieju, grać na cheatera, który wyeliminował nas w ćwierćfinale bardzo ważnego turnieju. Mhm. Okazało się później, że był na mocnych jakby mocnych dopalaczach, więc może to by mnie skłoniło, bo wiadomo, w świecie sportu cheaterzy są nieszanowani, są spuszczani jakby po prostu z błotem. To jest najgorszy typ, najgorszy sort ludzi, którzy gierki ci uprzykrzają, kiedy ty robisz latami, trenujesz, a wchodzi taki szczurek i odpala haksy. Po prostu nie ma z tym gościem w ogóle żadnego współzawodnictwa i robi to jeszcze na oficjalnym meczu na jednym z najważniejszych turniejów na świecie. Toczkolwiek taką złość mógłbym sobie wywołać i takich ludzi mógłbym na pojedynek wyzywać. No to ja ci powiem taką ciekawostkę, bo mówisz o tej liście cheaterów. Aha. Taka lista istnieje. To są wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek pokonali mnie w FIFA. Chyba tak. No i jak myślę, że taką listę federacja sobie może znaleźć, cheaterów sławnych, no jestem otwarty na takie pojedynki. Owca, za chwileczkę do ciebie przyjdziemy z ostatnim pytaniem, ale teraz mamy coś naprawdę mega ciekawego. Bo jak się domyślasz, w High League nie pieprzą się w tańcu, działają bardzo szybko. I mamy na linii kogoś bardzo ciekawego. Kogo? Nikola. Lobę? Loba. A jakże? Pasza. Hello, Loba, my friend. How are you? Oh, my bro. How are you, brother? They told me you are ready to fight for this guy and then after that me, right? Brother, are you believe them? Am I what? Do you believe them? I never lied to you, my friend. Never. On FPL, I am only your friend, brother. No one likes you. Only I love you. Only you? Nobody else. Only okay. Okay, I thought I had more friends, but you are my only friend. Yeah, but Loba, I saw you're very skinny right now after Corona. I need to fix. I will fix for a fight with you to get more weight, okay? Loba, if you would like to have that kind of fight, not only in Counter-Strike like a duels, I am ready to do this. You know, I am always open for any adventures. I need 3 months to prepare for a fight and we go, okay? 3 months, brother, you need 2 years. You are too fat, Loba. Loba, you are too fat to do this. I'm ready. Right, brother. Anytime you can come visit. Anytime, brother. Loba, I would just like to say one thing. Yep. I would like to invite you to join us at High League 2 in Krakow on the 5th of February. So if you're available, you're welcome. To come to watch Pasha? Yes, to come to watch this guy versus this guy, okay, in the main event. I will try my best because I don't know about Corona if I can go, but I will try my best to come and watch him. And I believe Pasha, this is an easy first win. Thank you very much, Loba, for cheering me. But second fight versus me, I don't know, that's gonna be hard. I don't believe it, you agree for it, brother, but I'm gonna be ready for you, no worries. Okay, deal. Good luck, Pasha. Cheers, Loba. Cheers, okay, all the best. Thank you very much. It was very nice to have you. Thank you. Bye-bye, guys. Bye. No, to miło pogadać z gościem. Tego się chyba nie spodziewałeś, nie? Nie spodziewałem się tutaj, że znajdziecie kontakt, zaraz ogarniecie, szybko zadziałaliście. To jest bardzo przyjemny koleś, to jest bardzo, bardzo duży troll na scenie sportowej. Gość, który mówię, no ćwiczy tak samo, troszkę inaczej sylwetkowo wygląda niż owca. Jest dość maśny, dość potężny, ale jest gościem też bardzo sprawnym. Jak mówiłem, tańczył breakdance'a bardzo, bardzo dużo lat, robił to też chyba zawodowo. Więc fajnie tego gościa też można byłoby się sprawić. Myślę, że to byłaby fajna opcja dla e-sportowej sceny, jeśli High League chce dalej
brnąć za oceany i zdobywać wszystkie kontynenty świata, to myślę, że to jest też fajna opcja. No i kochani, oczywiście, jeżeli wam taki pojedynek by się spodobał, piszcie na czacie, żebyśmy wiedzieli. A tymczasem ostatnie pytanie w pierwszej rundzie, za chwileczkę szykujemy się na drugą. Owca, mówiliśmy tutaj o tym, jakie perspektywy na tę walkę ma Pasza, a czy ty zakładasz, że jeśli miałbyś wygrać tę walkę, to skończysz Paszę przed czasem? Jeśli tak, to w jaki sposób to sobie wyobrażasz? Wszystkie scenariusze sobie wyobrażam właśnie, bo dużo nocy było przez te 2 miesiące. Za mało doświadczenia jest, żeby wiedzieć, jak to jest, czy tak łatwo jest znokautować, czy nie tak łatwo. Więc ja zakładam wszystkie scenariusze, naprawdę. Okej. Okay. Dobrze, no to kurczę, myślę, że na tej takiej dosyć enigmatycznej nucie zakończymy pierwszą rundę i zapraszamy was bardzo, ale to bardzo serdecznie na rundę drugą. Runda druga, myślę, że bardzo ciekawa, troszkę podebrałem wam pewnie pytań. Wszystko, mi to wszystko zabrałeś. Przykro mi, no to będziesz teraz improwizował. Trzeba działać. 5 pytań od Paszy do Owcy. Panie, ja muszę wymyślić zaraz, zapytaj Owcę pierwszego, ja zaraz coś wymyślę. Owcę zapytam pierwszego i o Owca 5 pytań od ciebie dla Paszy. Mhm. I pamiętajcie, bo to jest bardzo ważne i to jest coś zupełnie nowego, że wy w momencie, kiedy sobie tutaj zadajecie pytania, gracie sobie w CSK między sobą, też będziecie mogli tutaj mieć wgląd, więc sobie czyli, teraz... Czyli będę bardzo kreatywny tak, i zaraz teraz korzystajcie, wymyślę. Komputery możecie sobie, w sensie monitory możecie sobie bardziej przysunąć, korzystajcie z tego. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo że będziecie tutaj w grze ugrzęźnięci, to ja wam nie będę przeszkadzał, chociaż najgorszym panie, wypadku... Panie, ty miałeś mi tu pomagać z pytaniami, bo wszystko wystrzelałeś moje pytania, proszę. Wiesz, w najgorszym wypadku będę tą mamą, która wchodzi i mówi po prostu, że masz już iść spać, jutro szkoła, ale mamo, tutaj go się nie da zapauzować, to jest online i tak dalej. Może być. Więc panowie będą sobie tutaj grali, a w tak zwanym międzyczasie będą zadawali pytania, więc Owca, pierwsze pytanie od ciebie do Paszy, a wy sobie tutaj grajcie, a wy oglądajcie, bawcie się dobrze i ogarniajcie pay per view, bang, bang, bang. Dobra. Na razie to serwer nie działa. Tak, na razie jest remis, a to ci zadam pytanie od widza na razie, bo zaproś mnie do gry jakby co. Bo chyba we Francach się mamy od godziny. Czekaj, dołączę do ciebie. To się pewnie zmieni po 5. Dobra, jestem u ciebie, to tam odpal. Od widza mam pytanie, bo zbierałem pytanie od widzów. Jakub Piekos, wolałbyś w kluczowej rundzie zrobić ace i wygrać majora, czy znokautować Owcę w pierwszej rundzie? Jest takie pytanko. Wiesz co, wolałbym wygrać majora, zrobić ace'a, no i myślę, że jeszcze bym więcej dolarów zarobił za knockout z tobą. Chyba, że Bóg Machera obstawił knockout, wygrał, to jeszcze byłby bonus dodatkowo. Ale tą pierwszą opcją wolę zdecydowanie, bo to jest piękne uczucie. Nikogo nie znokautowałem nigdy, więc jeśli się okaże, że się znokautuje, to będzie piękniejsze jeszcze uczucie. I w następnym moim pojedynku będę tą drugą opcję zawsze wybierał, że wolę knockout. Okej, okay, no to pierwsze pytanie Owcy zaliczone i pozdrawiam oczywiście Jakuba Piekosa. A teraz tutaj panowie się łączą. Właśnie nie wiem, co tutaj mam zrobić teraz, ale szukam cały czas, zaraz się połączymy, myślę. Połączcie się. Jak coś mam pytanka, mogę zadać, bo ja mam pytanka też od widzów swoich. Ale ja tego nie zrobiłem to, właśnie, nie zapytałem moich widzów, jakie pytania chcą to do zróbmy Owcy. Tak, Pasza, skoro nie masz na tym etapie pytań, to niech Owca zadaje, a ty w międzyczasie sobie niech chomiczek lata i może coś ci wpadnie. Proszę bardzo. Od Giorgio. Pytanko, czy używałeś kiedyś cheatów typu aim, wallhack i tak dalej? Kiedyś, kiedy zaczynałem do kafejki chodzić, to było, nie wiem, 15 lat temu bodajże, kiedy zawsze nie mogłem się nadziwić, czemu ci ludzie mnie cały czas zabijają przez ścianę i tak dalej, jak oni to robią. To był jeden raz w życiu, kiedy odpaliliśmy sobie na offline, wallhacka ściągnęliśmy i próbowaliśmy wszystkie skany na mapach, które są, mogły ci pomóc, bo kiedyś nie mogłeś sobie oglądać jakby na początku jakichś powtórek i tak dalej, więc byłeś po prostu zielony w tym, a my chłopaki ze wsi dziwiliśmy się, jak oni zabijają przez te ściany, skąd oni wiedzą. I ściągnęliśmy sobie wallhacka i graliśmy offline i szukaliśmy wszystkich możliwych skanów na mapach i później to my też chłopaki z Ferajny, z małej wioseczki też strzelali przez ściany, bo wiedzieli, jak to robić, ale nigdy na oficjalnym meczu tego nie zrobiłem. Mhm. Owca, no to w takim razie kolejne jadę pytanie. Jadę dalej, teraz od siebie mam zanotowane, chwileczkę. Dobrze, Owca przyszedł przygotowany, dla Owcy 5 z plusem. Bardzo dziękuję.
mówiłeś o tym sprincie na 100 metrów i też gdzieś wspominałeś o wyskoku, że tam skoczny byłeś. Czy jesteś mi w stanie podać swój czas na setkę? Wiem, że ciężko było w naszych latach szkolnych o dokładne pomiary, ale tak wiesz, pi razy drzwi może na ten stoper. No i wyskok, nie wiem, czy mierzyłeś dosiężny z nabiegu, czy bez nabiegu? Wiesz co? Nie no, tutaj z miejsca na te biurko to bym skoczył na pewno. Dobra. Bardziej mi chodzi... No wiesz, chciałbyś usłyszeć liczby, tak? Takie liczby, i tak dalej. Wiesz, to na setkę? Kurde, no myślę, że poniżej 11 mogłem mieć. Poniżej 11 sekund? No około 11 myślę, około 11. No mogłem mieć. Ja biegałem zawsze szybciej z piłką niż bez piłki, więc jakby taki pomiar mi zrobił, bo zawsze chciałem być piłkarzem. Roberto Carlos. No. Ale skończyłem jak gracz komputerowy, więc no, około 11 gdzieś tam mogłem mieć. Jaki byłby twój czas? To takie pytanie ode mnie pomocnicze, ciekawe, myślę. Mój czas, wiesz co, mamy na kanale WK, miałem 11,67, ale przy wadze 105 kilo, więc myślę, że bardzo podobnie byśmy byli szybkościowo, jakbym jak teraz. Myślę, że teraz jesteśmy podobni szybkościowo. Bym to nagrał gdzieś, myślę, i byśmy mogli się ścinać na stówkę. No to restartujemy grę, zaczynamy. Zrobić. Możecie zaczynać? Ale skoku dosiężnego nie mam pojęcia, ale na te biurko to na pewno bym skoczył. Myślę, że jeszcze wyżej. No, ja się mogę pochwalić, że mój rekord na 100 metrów to 60 metrów. Ile? Ale to żart Daniela Midasa, pozdrawiam bardzo serdecznie. No i kolejne pytanko, Owca, w międzyczasie, jeżeli będziesz w stanie tutaj jednocześnie walić headshoty i pytania. Ja się tutaj chowam za skrzynką, ale chcę coś poklikać. To jest streamowane czy nie? Będzie, myślę. Będzie. Tak? Jakieś fragmenty będą przebijane. Dobra, kolejne pytanko, które mam do ciebie, to jest KPM. Restartuj i graj. Na inboxach. Ja tam swego czasu w zeszłym roku miałem taki cel, żeby ten KPM, czyli kills per minute, to jest taki benchmark dla e-sportowców, czyli ile na offline'owych botach jesteś w stanie zrobić, zabić przez minutę czasu. To mówię dla widzów, którzy mogą nie wiedzieć i ja mam pytanie do Paszy, jaki jest jego taki rekord. Panie, ja nigdy w sumie nie mierzyłem takiego. Ja bardzo mało ogólnie w swoim życiu grałem jakichś takich challenge robiłem, strzelając do botów i tak dalej. Ja byłem słynąłem z najgorszego movementu ogólnie wśród wszystkich graczy na świecie. Najsłabiej się poruszałem i tak dalej. Aczkolwiek to nie decydowało o tym w tej grze, no bo mimo najsłabszego movementu na świecie byłem w 2014 roku. Panie Pawłowski, jak wiesz, w trójce najlepszy gracz na świecie. Tak było, nie zmyślę. A byłem naprawdę, moje poruszanie się było najgorsze. Nigdy nie robiłem takich KPM-ów i tak dalej, jakichś swoich rekordów nie śrubowałem. Aczkolwiek znam jednego takiego wariata, który Michu, z którym miałem przyjemność grać w drużynie, był bardzo, bardzo mocny na tym. A tak to nie powiem ci, nie mam pojęcia. A tymczasem widzimy tutaj, to co wy widzicie, drodzy widzowie, to jest Owca. No i na razie jeszcze bez ofiar śmiertelnych. Tak sobie cykamy tutaj. Tak sobie to cykają. Którą ręką Owca strzelasz? Prawą. Którą ręką zdajemy ciosy? Prawą i lewą. Dobrze, o to chodzi. No teraz się przebiliśmy na chwilę na ekran Paszy. No i kolejne pytanie, Owca. Ale nie męczycie o te pytania. No ja mam dużo pytań, wiesz co, bo ja mam na przykład takie, chciałem się sam dowiedzieć, bo jak... Nas często ludzie pytają o plany treningowe na siłkę, a ja mam do ciebie pytanie o taki plan treningowy dla osoby, która ma, powiedzmy, przeznacza na CS-a 2 godziny dziennie może przeznaczyć i w weekendy jest to trochę więcej, ma ekipę ziomków i jestem ciekawy, oczywiście ja wiem, że to można byłoby się rozpisywać, ale jakbyś tak miał powiedzieć na taki format dzisiejszy, taki plan treningowy, jak jest najlepiej wykorzystać te 2 godziny dziennie? Ustrzelony. Powiedzmy, mam 2 godziny danego dnia i co? Nie, mam zacząć od deathmatch i jeden mecz? Pewno, tak jak wszędzie jest, jak to w sportach i w różnych dyscyplinach sportu, rozrzewka jest najważniejsza, żeby troszkę ten mózg ruszyć, dotlenić. Na pewno na IMAP-a wchodziłbym na 15-20 minut, a resztę meczu bym poświęcił sobie na szukanie jakichś face-sitowych pagów, pogranie. Po prostu z kumplami pograć mecze, taktyczki jeszcze przez 40 minut zrobić i jeden meczek zagrać dziennie bądź dwa, więc to wystarczy. Wszystkie 3 rzeczy znaleźć, bo 2 godziny to jest spoko, aczkolwiek zawsze powtarzam, jeśli chcesz zostać sportowcem i gdzieś tam nauki nie zaniedbywać, no to myślę, że te 3 godziny będą w porządku pogrania. Zawsze wpajam, jak rodzice mówią,
ile ten mój syn ma grać. A ja mówię, 3 godziny, jak będzie grał dziennie, no to będą z niego ludzie. Mhm. Aczkolwiek później, że jak na wyższy poziom wchodzisz i tak dalej, no to te godziny trzeba zwiększać. No to taki schemat jest. A tymczasem na tę chwilę 1-0, prawda? 2-1 jest. Dwa razy go strzeliłeś. Tak. Tylko owca proponuje ci, żebyś kupował jakieś bronie mocniejsze. A możemy? Możemy, tak. Sorry, kurde. Widzę, z pistoletem widzisz, biegasz, a ja AK-47. Multitasking. Myślałem, że to jest tylko na te. Więc, a mówił o cheaterach. A mówił o cheaterach. Ja doradzam po prostu. No. Ja doradzam, jak to powinno wyglądać. Przyszedł z nożem na strzelaninę. Tam zelkę można też kupić. Dobra. To ja zadam pytanie, jeszcze. Mam pytanie. Proszę bardzo. No. Czy nie zirytowałeś się, ja nie jestem w stanie ci to uwierzyć, jak trener powiedział do ciebie, ty barania, jesteś owcą? Nie. Nie, ani trochę. Ani trochę się nie zirytowałem. Myślałem, naprawdę. Tylko ja będę słuchał, rzucał. Bardziej się irytuję, tak jak mówię, jak mi nie wychodzi coś, nie? Aha. Jak mi po prostu coś na treningu nie idzie. Nie, ja jestem w szoku, naprawdę. To jest trener starszej daty. Ustrzelicie. Ustrzelił. Ja bym chyba nie wytrzymał powiedzieć, kurde, stary pierniku, odchodzę od ciebie, nie będziesz mnie to wyzywał i się nade mną tutaj, wiesz. Ale różne ludzie mają charaktery i niektórzy lubią, jak stoi ktoś za nimi nad kijem, a niektórzy po prostu... Lubią być głaskani, a niektórzy, no zależy jaki charakter, tak? A jaką ty masz relację, to i ja tak, że tak powiem, żeby owca też nie tracił skupienia, bo tutaj drugi raz ci już... On tutaj jest 3-3, on tu ze mną jedzie już. Ładnie, ładnie. A jaką ty masz relację z Anzorem? Bardziej właśnie taką... Myślę, że jest też fajnie, śmiesznie, jest kulturalnie, jest też przyjacielsko. Jak trzeba, to też jest ostrzejszy. Wiadomo, jak nauczyciel w szkole. Więc mamy takie jakby, wiemy co z czym się je, wiemy jaki jest trener Anzor, wie, on już mnie poznał na dzień dzisiejszy, wie czego ja oczekuję, wie jak mnie zmobilizować, ja wiem jak go nie denerwować, więc nie ma wyzwisk od baranów, nie ma wyzwisk konkretnych, ciężkie działa nie wychodzą, więc bardziej sportowo. Nie no, owca chyba z tego co sama przegrane, ile masz godzin przegranych? 1500, ale kurczę, przez ostatnie dwa miechy, teraz jak do walki jestem, nawet nie chcę, to, o, wygrałem? No to zmieniamy ćwiartki teraz. Fajnie, przejdź ale, do teraz, no. Ale nie chciałem, wiesz co, to jest taka gierka, że siadasz i trudno jest później usnąć po niej. Jak się angażujesz w te meczyki, więc na te dwa miesiące chciałem, mówię, nawet nie biorę kompa ze sobą teraz w nowe miejsce zamieszkania, żeby po prostu się nie kusiło. Tylko spać rano trening. Powiedzieli. Będzie jest, fajnie powiedzieli. Tak, ale to jest fajne, to jest fajna odskocznia naprawdę. Ja znam dużo bardzo ludzi też na wysokich stanowiskach i tak dalej. To są ludzie, którzy potrafią przyjść po robocie, sobie odpalić CS-a i zapomnieć o jakimś takich swoich problemach naziemnych, doziemnych, więc tak się wczuwają w ten klimat i po prostu ich tak relaksuje. Więc polecam każdemu zapoznać się z Counter-Strike'em, jest to przepiękna gra, dość realna, mamy terrorystów i antyterrorystów, więc zachęcam każdego, żeby spróbował, kto nie gra, do Counter-Strike'a. To jest, może być piękna przygoda, można wytworzyć dużo swoich jakby innych jakby schematów, skillsów, jak refleks, spostrzegawczość, porozmawianie się w drużynie, komunikacja, wspólna praca, więc to jest jednak, które może wytworzyć, Counter-Strike możecie stworzyć na nowo. I fajne też takie zrzucenie tego balastu pewnie mentalnego, taki też odpoczynek, który się relaksuje, zrzuca ten cały, tak, przychodzi tak. Zmęczony i tak wiesz, dalej. Wiesz, jak grasz sobie w jakieś gry i tak dalej, nie wiem jak w innych grach jest, bo za dużo w inne gry nie gram, aczkolwiek nie mam do czynienia, jak FIFA sobie odpalasz, siadasz w tym, wpływasz w ten fotel, jakieś smakołyki bierzesz. Więc każdy gracz, każdy sportowiec. No akurat wiesz, FIFA ma to do siebie. Wiesz, czym to się tak, je. Tak, akurat FIFA ma to do siebie. No nie wiem, mówię, aż tak bardzo nie siedzę w CS-ie, ale no FIFA ma to do siebie, że tak jakby to jest 50-50. Albo tę grę kochasz, albo jej nienawidzisz. I jak ci idzie dobrze, jak wygrywasz, to jest doskonale. Jak przegrywasz, to jest najgorzej na świecie. Ja w międzyczasie. Coś tam się zwiesiło tu. Ja w międzyczasie zadam wam pytanko. Ja dołączyłem do ciebie. I ty jesteś na serwerze? Nie, już nie mam jej na serwerze. To gdzie jest? To dawaj, ja wyjdę i znowu dołączę do ciebie. Dawaj. Znajdźcie się, panowie. I poprosimy tego pana jeszcze raz tutaj na chwileczkę, co był. Tak jest, tak jest. A ja w międzyczasie zadam pytanie tobie, owca. Czy momentami w kontaktach z trenerem Raubo czujesz mocno tę różnicę pokoleniową? Czy to jest coś, co... No to jest coś takiego bardzo oczywistego, naturalnego, ale czy w jakiś sposób ci to przeszkadza momentami? Mhm. Że nie czujesz takiej po prostu... Czuć różnicę, ale to mi się podoba, bo uczysz się czegoś, łapiesz perspektywę.
inną. I serio, no jak teraz mogę, na pewno nie powiem dokładnej liczby, ale trener Raubo miał 215 walk i ma tyle ciekawych historii, bo on jeździł na olimpiady ze swoimi zawodnikami, sam tyle przewalczył, cały świat zwiedził, więc jest nieskończona ilość tych historii, które on mi jest w stanie opowiedzieć, więc więc tak. Rewelacja. Dobrze. Pasza, czy będziesz miał jakieś pytanie do Owcy, czy dalej ma cisnąć ze swoimi pytaniami lub pytaniami od widzów? Niech jeszcze pociśnie mnie tutaj od widzów pytania. Ten moment, który jest taki... Pewne problemy mam tutaj z ogarnięciem gry, w której spędziłem 17 lat i pewne komplikacje nastąpiły. Najprostsze, nie, bardzo najgorsze. Aczkolwiek jestem znany z tego, że nie jestem dobrym informatykiem i... Ale się do tego przyzwyczaiłem. Mi się strasznie spodobało. Ja jestem tylko strzelania headshotów. W momencie, jak do ciebie mówiłem, to po prostu odwróciłeś głowę i spojrzałeś na mnie takim, co? No. Tak, to jest. Ale podzielność uwagi mam też. Nauczyło mnie to, że jednak jak grasz z ekipą, 5 osób cały czas w drużynie, musisz cały czas tych informacji, tego przepływu słuchać się pozostałych 4 osób plus trener, to jednak mam tą podzielność uwagi, słucham i tak dalej, potrafię tutaj myśli swoje na bok dać i ciebie i Owce posłuchać. Trzeba ogarniać. Trzeba. Dobrze, pytanie kolejne od Owcy. Żyk.00 i to też jest pytanie, sam jestem ciekawy, ile schudłeś podczas przygotowań, jeżeli schudłeś coś? Wiesz co, schudłem na początku, przez pierwsze 4 tygodnie, myślę, że schudłem z 7 kilo. Bardzo dużo tej wody, mi się wydaje, że zeszło ze mnie, ale później nadrobiłem 5 kilo, więc myślę, że tak z 2 kilo w drugą stronę. Zazwyczaj ja bardzo dużo jem. Ja nie trzymam jakiejś diety, na co mam ochotę, to po prostu to jem. Czy mam ochotę zjeść sushi, czy steka, czy pizzę, to po prostu idę i to robię. Znam tak swój organizm, swoje ciało, że no lubię, kocham jeść. No kto nie kocha? Jedzenie przynosi szczęście, uśmiech na twarzy. Możesz to potwierdzić chyba. Owca, jak i pan Pawłowski oczywiście, nie tylko do ciebie. Jaki wstręt, spojrzał na grubego, to... możesz to potwierdzić, ale dziękuję. Ale Owca i pan Pawłowski. No, jedzenie sprawia przyjemność. Więc myślę, że nie wiem, w granicach 2 kilo mogłem schudnąć tak naprawdę. Jeśli przychodzi ten weekend, potrafię ważyć w piątek 88 kilo, a potrafię ważyć w niedzielę wieczorem 92 kilo na przykład, tak? Więc to jest 4 kilo mogę przez weekend złapać. To szczególnie jeśli ten weekend to jest weekend świąteczny. No na przykład, dobra, MPR Start Game biorę i możemy dalej rozmawiać. Dobrze, to ciśnijcie w takim razie. No i czy Pasza masz jakieś pytanie? Czy na mamy, jakie masz Owca wykształcenie? O, proszę. Wykształcenie mam, to będzie średnie, bo skończyłem technikum informatyczne, następnie... Informatyczne? Okay. Tak jest, informatyczne. Mam tytuł technika informatyka, aczkolwiek jedynie tytuł. Co do reszty... Czekaj, bo tutaj to jest... I teraz widzisz, no, multitasking. Zaraz ci opowiem resztę, dobra. Ja skorzystam z tego, że nie mówicie, i powiem, że w tym momencie wrzucamy złoty kod od Keydropa. Także korzystajcie w tym momencie, złoty kod od Keydropa. Jakbyście mieli wątpliwości, że warto być z nami, że warto oglądać, że warto brać udział, ale jedzie. To już wiecie. Ale nadal jest rozgrzewka, żebym miał 3-0, Pasza. Nie, no już gramy cały czas, tutaj nie ma żadnej rozgrzewki. Dalej poszedłem na filologię angielską, bo gdzieś tam ten angielski, no łatwo mi przychodziła nauka języka, bo... Czyli Lobe, rozumiałeś w 100% naszą konwersację. Tak, rozumiałem, bo rodzice mnie tam wcześniej zapisali w miarę na te korki z Anglika, ale wyszedłem na łacinie, po prostu już nie mogłem tego słuchać, też byłem na mocnej redukcji, dobra. Wtedy też kanał WK się zaczynał. To co to znaczy? You are not my friend, you are my brother, my friend. Że widzimy się 5 lutego i rozbrajamy bombę chyba. O, to bang! Oszukiwał z tym systemem. No i co, i wyszedłem z tych studiów na pierwszym roku, potem wychowanie fizyczne, no bo sport jest mi bliski, ale znowu trzeci, już praktycznie miałem zamykać te studia, 2 miesiące zostały do końca, ale jakoś tak się to potoczyło, że wyszedłem też z tych studiów, w sumie na 2 miesiące przed, wtedy też WK nam się już zaczęło tak mocno rozwijać, więc trzeba było się zająć firmą, też inne życiowe takie... No rzeczy się przytrafiły, ale to na pewno też są wymówki, bo gdybym bardzo chciał, to bym skończył to wychowanie fizyczne, ale aż tak mocno mi nie zależało, żeby... Czyli mój przeciwnik jest wykształcony, jakby nie mówić. Mhm. Fajnie. Tak, średnio, ale wykształcony. Fajnie. Fajnie. Ta, a to od razu myślę, że to będzie ciekawe
A jak to wygląda u ciebie? Ja? U mnie wygląda? Ja skończyłem podstawówkę, poszedłem do gimnazjum, później zahaczyłem... I zacząłem grać w gry. Nie, zacząłem już grać w gry, zahaczyłem o liceum. Ja miałem takie przykazanie, bo wychowała mnie mama i babcia. Dopóki będę przychodził z klasy do klasy, to nieważne ile będę grał, tak to zrozumiałem, to mogę grać. Później skończyłem liceum, zdałem maturę, w sumie miałem na 3 polski, angielski i biologię miałem na 30% wszystko. 31. Czyli bare minimum. Czyli no, to po angielsku. Na farcie gdzieś tam poleciałem. No. No i później poszedłem do pracy troszeczkę, zrobiłem sobie przerwę, mówię, nie idę nigdzie się uczyć. Poszedłem trochę na budowę porobić, nauczyć się fachu. I poszedłem na studia. Zacząłem w sumie dojeżdżać, jak mieszkałem w Nasielsku, poszedłem na studia dzienne i dojeżdżałem 100 km na dzienne studia, dzień w dnia. Dzień w dzień? 100 km. Chryste, panie Nazaryjski. Jak to, sobie to robiłem, co chciałem, grałem w piłkę i kontynuowałem karierę, gracz, piłkarz i tak dalej, to wszystko mi się ucięło nagle, więc dotrwałem do pierwszej sesji. No i tak moje studia się skończyły z fizjoterapią, bo to był mój plan, mojego taty, marzenie, żebym do jego do Stanów wyleciał i tam robił to, co on. Ale w pewnym momencie zrozumiał, że gry to jest jednak to, że ja to lubię robić. Także drodzy rodzice, jeśli oglądacie, będziecie oglądać jakieś powtórki, nie żyjcie swoimi marzeniami, tylko pozwólcie spełniać marzenia swoich dzieci. Bo teraz jest chore niektóre rzeczy, jak widzę, jak rodzice chcą, żeby dziecko było piłkarzem, a córka dziecko chce być sportowcem, no to róbcie to, co dziecko chce, bo będzie dziecko nieszczęśliwe. Tak samo wiele, ale się rozkręcam. Dajesz. Dużo rodziców mnie pyta na jakichś imprezach okolicznościowych i tak dalej, jak już są, wykorzystują okazję, co mam zrobić, żeby mieć lepszy kontakt ze swoim dzieckiem, jak mamy się zbliżyć i tak dalej. No a ja mówię, a wie pani, albo do taty szczególnie, jak tata podchodzi, a wiesz w jaką grę gra twój syn? On nie. No to mówię, zacznij się interesować, wejdź sobie, poczytaj sobie na, obejrz sobie jeden, drugi film na YouTubie, recenzję jakiegoś youtuberskiego twórcy, wejdź sobie na internet, masz dużo rzeczy, co to jest Counter Strike, antyterrorysta, terrorysta, poznaj kilka broni i taktyki, poznaj i zaraz weź ze swoim dzieckiem kontakt, bardzo bliski, zapytasz, co ci nie poszło nie tak w tej rundzie, czemu jesteś zły. I później syn pisze do ciebie wkurzony, Pasza, coś ty zrobił, mój tata zabrał mi grę, bo powiedział, że jest zbyt brutalna. Nie, bardziej jeszcze bym tym zamożniejszym ludziom, których stać na drugi komputer w domu, żeby ten ojciec kupił sobie tę kompa, jak mają miejsce, postawił obok i syn spędzał czas. Grali razem. A nie, idzie, ciągnie go na mecz, dzieciak w telefonie cały czas, patrzy sobie na Instagramie, śledzi highlighty, papito ze streamów ogląda, ojciec szczęśliwy, dziecko nieszczęśliwe i... Albo ogląda i sobie chłopaków z WK, jak tam wyciskają celebryci, albo rekordy biją chłopaki z WK, może być i tak. Więc tak to jest, no. Ja czasem mówię dużo i mam nadzieję, że przekazuję jakieś sensowne informacje. A propos życia i nie życia. Także skończyłem liceum, gimnazjum, podstawówkę i dotrwałem do pierwszej sesji. Okej, to ja w międzyczasie tutaj zadam ci też, myślę, ciekawe pytanie dla takich boomerów troszkę jak ja. Jestem rocznik 8-9, ty mówisz, że... 8-8. 8-8, no to nie ma tak źle. Bo ty w dużym stopniu byłeś częścią tego świata, który się dopiero rodził, tego całego biznesu, który obecnie jest wielki, gigantyczny na cały świat. A u nas w Polsce, no tak, no można powiedzieć, że ty współtworzyłeś ten boom, tak? Coś tam mogłem przyczynić się do tego, żebyśmy byli znani na świecie. No właśnie, no to jak to wygląda z twojej perspektywy, jak to całe, ten cały biznes, ten cały świat ewoluował do tego momentu, w którym jest teraz? Bo ty jakby byłeś świadkiem tego i w sumie jedną z osób, która wpływała na to. Jak ja zaczynałem grać, to mówię, ja w pewnym momencie musiałem iść do pracy, żeby móc to robić, co robię. W pewnym momencie byłem już na tyle dobry jakiś tam, że wygrywałem nagrody typu myszka, klawiatura, podkładka i spieniężałem to na Allegro, na różnych portalach. Nawet ktoś przychodził, przyjeżdżał, kupował za jakieś grosze i po prostu za to żyłem. I dorastałem cały czas z tym e-sportem. Do tego to mnie nauczyło szacunku do pieniądza, to mnie nauczyło szacunku do życia po prostu, że nie jest jak teraz, że małolat, który przychodzi, dołącza do profesjonalnej drużyny i mówi, ja chcę 20 tysięcy euro albo nie gram. Więc to jest smutne dla mnie, przerażające, aczkolwiek jest do zrozumienia, że ktoś są takie czasy i takie zarobki, takie finanse, więc też mnie to nie dziwi. Tak samo pewnie mają zawodnicy MMA, którzy całe życie robią swój sport, walczą i tak dalej, a przychodzi zawodowy freak fightowiec i zarabia X
większą sumę od nich. To może to też jest tak, że ja pracowałem na to latami i tak dalej, zdzierałem, musiałem własne pieniądze wydawać. To mnie bardzo dużo w życiu nauczyło. Tak samo free fightowiec przychodzi i tak dalej, mówi, dawaj, tyle syp, tyle, inaczej nie wychodzę i tak dalej. Więc no, tak, na takiej zasadzie to działa. Też się przyczyniłem, nie tylko ja, ale cała moja drużyna. Wszyscy to stali na czele e-sportu w Polsce, tworzenie turniejów, różnego sportowego kontentu. Też tworzyli cały czas w naszym kraju to. Ja mogłem tylko to przyczynić się do tego, że byłoby głośniej o Papito i o Virtus Pro. Ja to zrobiłem z drużyną, nie tylko sam, więc tak to wygląda. Okay. Mogę o e-sporcie, to mogę mówić, to jest temat, właśnie widzę, temat właśnie rzeka, widzę, książka. Napiszesz książkę? Kilka wydawnictw już do mnie się odzywało, żebym to robił. Nie jestem chyba na to gotowy, nie chciałbym. Ja jestem tym typem gościa, co jakie tam rzeczy przeżyliśmy z sobą wewnątrz drużyny. Chciałbym, żeby to zostało wewnątrz też drużyny i tak dalej, jakieś niesmaki i tak dalej. Są ludzie, co lubią, żeby było o nich głośno i mówią te niesmaczki i tak dalej. Więc chciałbym, żeby niektóre rzeczy zostały między nami, co tam się wydarzyło w drużynie, a nie wyszły na światło dzienne. Lubię zachować się po dżentelmeńsku, a nie jak typowy szczurek, że chcę coś zarobić pieniążków i żeby było o nim głośno, to nagle wypuszcza książkę i brudy. Słuchajcie, to było tak, 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 tego wieczora byliśmy tu i tam. Co było in Vegas, stay in Vegas, więc i tego się trzymajmy. Aczkolwiek książkę mogę napisać o e-sporcie, swoją karierę, jak budowałem, co robiłem, jak wyglądało to wszystko od podszewki. Tyle. To jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę, że żyjemy w czasach, w których a, wszystko jest na sprzedaż i b, najlepiej sprzedają się dymy, brudy, no właśnie, ja jednak jestem prywata i tak dalej, i tak dalej. Tak, też wiadomo, sprzedaje to się bardzo dobrze, ludzie to chcą oglądać, ale też chcę pokazywać młodym adeptom, że można swoją karierę budować inaczej, też da radę zbudować ją. Może jest dużo ciężej zbudować na wizerunku dobrego gościa, ojca, Papito, niż zrobić jakąś głupią rzecz i tak dalej i być, może być o tobie głośno, ale pamiętajcie, jeśli zrobisz głupią rzecz, będziesz głupkiem. Jeśli zrobisz mądrą rzecz, będziesz mądry w oczach innych ludzi, więc jednak zachowuję się na razie przyzwoicie, aczkolwiek może na następnej konferencji z Lobą to będę, wiesz, na ostrą amunicję pójdę. Mamy jeszcze konferencję z Owcą, zobaczymy, co się wydarzy. Tak 2-1 jest. Ja już tak się rozgadałem. Ale, tak, ale w tym momencie będę was prosił, żebyście już wsparcie przerwali. Dostaję, no bo... Ale to nie przeszkadza. Żebyście przerwali, bo będziemy przechodzić do kolejnej rundy. I teraz oczywiście za chwileczkę zapowiem oficjalnie. A ta runda to jest runda, w której wy jesteście najważniejsi. 72550, wysyłacie SMS-y ze swoimi pytaniami. Na najciekawsze pytania pojawią się tutaj u nas, po prostu odzwonimy do was. A na najciekawsze z tych najciekawszych, które się pojawią tutaj, czeka zestaw nagród od Genesis, więc warto zadzwonić, warto być częścią tutaj naszego przemiłego dzisiaj towarzystwa. Także oficjalnie, bez zbędnego przedłużania, zapraszam was bardzo serdecznie. Przed nami runda trzecia. No to czekamy na wasze telefony, kochani. Ja wam tylko przypomnę, 5 lutego widzimy się w Tauron Arenie. To jest ten czas, to jest ta chwila, żeby ogarniać pay-per-view. Nie czekajcie do ostatniej minuty, po co się denerwować, czy przyjdzie na czas i tak dalej, i tak dalej. Ogarnijcie sobie teraz, do wyboru macie mnogą ilość reflinków. Możecie od Paszy, możecie od Owcy, nawet od pana Pawłowskiego możecie od swoich ulubionych influencerów, którzy nie walczą, możecie z głównego linku Highlife TV. Najważniejsze jest to, żebyście mieli dostęp do tego widowiska, bo już biletów nie ma, więc niestety nie będziecie mieli okazji obejrzeć tego na żywo, będąc tam, więc pay-per-view to jest wasza jedyna opcja. Korzystajcie, ogarniajcie, no i dzwońcie do studia. Czekamy, jak się z nami tutaj połączycie i będzie się działo. Panowie, takie szybkie pytanko, podsumowując to, co się działo tutaj, jaki wynik? Czy rzeczywiście sensacja i Owca tutaj Owca strzelił? No, troszkę na równo było, raz Owca strzelił Heda, raz ja strzeliłem Heda, aczkolwiek to były takie fajne życiowe historie i tak dalej z mojej strony, z Owcy strony, o wykształceniach pytaliśmy się, więc bardziej skupiliśmy się tutaj na tych kwestiach życiowych, kto jakie studia, szkoły, pracę ukończył, niż nad headshotami, więc bardzo są rzeczy ważne i ważniejsze. I ważniejsze, tak, w tym momencie były... Nasze rundki były ważniejsze tutaj właśnie, nie CS-owe. Zgadza się. A tymczasem mamy naszego pierwszego gościa dzisiaj. Kogo witam, kogo goszczę? Halo? Halo, siemanek. Cześć, siemanko. Może nie mam pytań dla panów, ale mam taką propozycję dla Jarka i Michała, żeby zmierzyli się w siłowaniu na rękę. W siłowaniu na rękę? To jest bardzo dobry pomysł, ale ja wiem, jak to może się skończyć. To się może skończyć jakąś mocną kontuzją. Myślę, że po walce takie rzeczy możemy zrobić rozrzani, aczkolwiek ja wiem, że nieraz dostałem kontuzji, może biceps mi się nie zerwał, ale wiem, że to jest dość duży problem i kto ćwiczy się na rękę w swoim życiu siłową, nagle też
po innych trunkach wyskokowych i tak dalej, to nie ma żartów. Jeszcze na 8 dni przed walką. Na 8 dni przed walką, więc myślę, że gdzieś taki pojedynek też jak wyścig na 100 metrów i siłowanie na rękę, gdzieś tam światło dzienne na YouTubie kiedyś ujrzy. Przypomnij, jak się nazywasz, bo się chyba nie przedstawiłeś? Mateusz z Warszawy. Mateuszu, to myślę, że na życzenie Mateusza rzeczywiście coś takiego będziemy mogli uskutecznić. Tak, ale to jest mocno kontuzyjne, bo ja bym się spiął, owca by się spiła, są charaktery, myślę, jak, że robią coś na 100%. Ja nie chciałbym być gorszy, owca nie chciałby być gorszy, więc myślę, że... Ale z Arkiem możemy się posiłować. A, ze mną można, tak? Co? To nie... możemy próbować. Tak, tak. I znowu, tym razem nie ja zaproponowałem. Ja się trzymam z dala od tego. Mateuszu, czy masz jeszcze jakieś pytanie? No to mam takie zastępcze, powiedzmy, za tą propozycję. Jakbyście powiedzieli wasze ulubione jedzenie, takie proteinowe w okresie przygotowania? Jak rozkładacie makro w diecie? Proszę bardzo. Ja? Mhm. Potreningowe, no u mnie jest to omlet od mojego menadżera / dziewczyny Kai Podłogi SBN na Instagramie. Te przepisy są u niej na kanale Dźwigaj Dziewczyno, także możesz sobie sprawdzić ostatni odcinek, czyli omlet wysokobiałkowy, węgli też jest tam trochę i mało tłuszczu i generalnie pytaj się o makro, aktualnie w mojej diecie tak to wygląda, że jest mniej tego tłuszczu, uważam, żeby nie jeść tego tłuszczu na siłę, jest dużo białka, jest dużo węglowodanów, żeby mieć po prostu siłę na treningi i też przy okazji, żeby ta sylwetka jakoś tam wyglądała pod algorytm, żeby to wszystko szło, wiesz o co chodzi. Jasne, czaję bazę. A Jarek? Ja kiedyś wariowałem, miałem taką chorą głowę, żeby dobrze jeść i nie byłem z tym szczęśliwy, a odkryłem w sobie, że jednak to jedzenie jest dość ważnym aspektem w moim życiu, więc bardzo często u mnie na talerzu gości po prostu pieczywo i różne wszelakie rodzaje szynek od mojego teścia. Po prostu umowa była taka, teściu, ja kupuję ci wędzarkę, ty mi robisz szynki. No i do tego jakieś ogórki kiszone, często zajeżdżam na jakoś dobrego steka, czasem lubię chinkę sobie wciągnąć, śledzie, dużo ryb. Więc nie mam żadnych takich posiłków stricte, że co jem, co będę jadł, co jest w lodówce, jak fajny mam jakiś materiał do przetrawienia, to z chęcią wyjmuję i jem. Te omlety też często u mnie goszczą, ale raczej nie są to dietetyczne. Myślę, że taki omlet to ma, nie wiem, powyżej 1000 kalorii na pewno, bo ja tam wrzucam kilka rodzajów miodów, bo jestem fanem miodów wszelakich, mam ze 30 słoików w domu. Różne lubię jakieś masła orzechowe też różnego rodzaju, czy to ziemne, czy migdałowe, więc... Od dżemów mam, dżemów od pyty mam w lodówce, bo moi teściowie też są znani z tego, że bardzo dużo dżemów robią, ale i niestety nie używają ksylitolu, tylko biały cukier, więc staram się tych dżemów też tam nie do końca tak wciągać się dużymi ilościami, aczkolwiek jak ja widzę czarna porzeczka do omleta i jakiś jogurt, to nie mogę się oprzeć. Ale jak powiedziałeś, jesz na co masz ochotę, no raczej po prostu wiesz, że musisz to później odpracować. Tak, sushi duże ilości, bardzo wciągam, 40 kawałków potrafię zjeść, nie potrafię się opamiętać, nie umieć czegoś takiego, stop, nie jest, bo kalorie, bo przytyjesz. Wciągam ile zapragnę, aczkolwiek po każdym posiłku mówię do Kingi, po co tyle jadłem, że się czuję. Grzech, no ale no widzisz, no, pewnych rzeczy, schematów w swoim życiu nie możesz zmienić. Walczę z tym już od lat, ale ciężko. No Mateuszu, dostałeś tak obszerną odpowiedź, że kosmos. No bardzo dziękuję chłopaki, dzięki, że można było się dodzwonić. Powodzenia na gali i mam nadzieję, że oktagon będzie mocno dokręcony śrubami, bo będzie ogień. Będzie. Z jakiej dzielnicy jeszcze do nas tutaj dzwonisz? Z Mokotowa. To z tej bogatszej ponosie, z strony Warszawy. To niedaleko. Dobra, trzymaj się. Trzymaj się, dużo siły. Pozdro. Czwartem. No i kochani, czekamy na kolejne od was SMS-y, kolejne pytania, kolejne tutaj ciekawe zagwozdki, które rozwiążemy. Panowie są bardzo rozgadani. I fajnie, bo możecie się dowiedzieć czegoś o swoich idolach. Takie pytanie, które mnie bardzo ciekawi, bo poniekąd wy jesteście z dwóch różnych światów, ale macie bardzo dużo wspólnego. Powiedziałbym, że ty jesteś z tego świata sportu i bawisz się, siedzisz troszkę właśnie w takich sprawach eksportowych, tutaj udowodniłeś, że robisz to naprawdę na fajnym poziomie, a tutaj powiedziałbym, że w drugą stronę, że jakbyś jesteś e-sportowcem z krwi i kości, ale no sportowo zaczynasz wchodzić na bardzo fajny poziom. Czy poza tym aspektem, że jesteście popularni i tak dalej, czy to dla was też jest atrakcyjne w tej walce, że ten przeciwnik jest trochę podobny, trochę inny? To taki miszmasz. Dobrze, już dobre pytanie zadałeś.
Ja się tym po prostu ekscytuję, że Owca jest sportowym gościem, że jednak ten sport za nim tam gdzieś chodzi. Nie wiem, jak on o mnie ma zdanie, czy jest typowy nerd, grał w gry komputerowe 17 czy tam 15 lat, a i takkolwiek szanuję to, te podejście i takiego przeciwnika chciałem właśnie, który jest, ten sport gdzieś tam cały czas jest, a nie tutaj wyskakują mi z Robą, który siedzi przed kompem, gra i tak dalej, aczkolwiek też na siłowni ćwiczy, ale trochę w innym formacie, więc... Dobrze rozkminiłeś te pytanko. Mhm. Fajnie, że mam tak sportowego przeciwnika. Mhm. No, a nie wiem, czy mój przeciwnik ma o mnie takie zdanie, że jestem trochę sportowy. Mhm. To, że tam troszeczkę kilometrów na rowerze jeżdżę i robię różne rzeczy sportowe w swoim życiu, to myślę, że też jestem takim oponentem. Wiem, jak się dowiedzieć. Michale? O. No tak, no kurczę, z tym rowerem to nawet wiesz, u Ciebie na Instagramie, ale to chodzą takie mity właśnie, że ile Ty tam wykręcasz, widziałem, jak się na piłeczce ruszasz, to na piłeczce, tam MVP zostałem jeszcze. No. Aczkolwiek WK Gaming wygrało, ja byłem trenerem, muszę to tutaj powiedzieć. Widziałem. WK Gaming górą. Na karne. Ale co do tych gierek, to generalnie nasza ekipa, bo my jesteśmy, mamy nazwę Warszawski Koks i dużo osób, zanim zaczyna nas oglądać, może nas odbierać jako takich stereotypowych koksów, kulturystów. Natomiast u mnie, jak i u reszty ekipy, te gierki od zawsze były dużą rzeczą. Na przykład od nas sponsor z ekipy, bardzo możliwe, że Pasza grał w ogóle na jego serwerach. To była jego pierwsza firma i on robił serwery od CS-a. Z chęcią porozmawiam z nim, dowiem się, czy u niego gościłem na progach. No, u mnie też, ja mocno te konsolowe gierki bardzo lubiłem, bardzo jestem fanem gier single player, gdzie po prostu można usiąść i zanurzyć się w tą historię. Zawsze to była jedna z moich takich ulubionych form rozrywki, nie? Jak się wracało do domu po szkole czy tam po robocie. Więc kurczę, no tak jak mówiliśmy z chłopakami, że takie było to zestawienie fajne i ten main event, że to samo w sobie było już bardzo kuszące, żeby to zrobić, nie? Super. A powiedz mi jeszcze, bo też poruszyłeś w sumie fajny temat, tych stereotypów, czy na tym etapie, kiedy no wiadomo, że wy już jesteście jakby popularni i tak dalej i kto was zna, to wie, co sobą reprezentujecie, ale nadal spotykasz się z taką sytuacją, że ludzie myślą, że no jak jest wielki chłop kulturysta, to na pewno mało inteligentny i tylko o mięśniach będzie gadał, czy już jakby na tym etapie jakby macie na tyle zbudowaną markę, że wszyscy wiedzą, że wy jesteście no, biznesmeni, mądre chłopy, a przy okazji koksy, nie? Mhm. Wydaje mi się, że coraz im dłużej to robimy, tym więcej ludzi nas śledzi i odkrywa, że może nie jesteśmy najbystrzejsi i najostrzejsi, ja tutaj na tej sali też, ale no nie jesteśmy daleko nam od stereotypu, może o tak, nie? Tego koksa. Mhm. A zobaczymy, o czym porozmawiamy i o co będzie pytał, czy o stereotypy nasz kolejny gość. Kogo witam, kogo goszczę? Hejko, siemanko! Siemanko. Tutaj Marcin z Warszawy. Słuchajcie, mam takie pytanie tutaj do chłopaków, do Owcy. Owca, mam pytanie, słuchaj, mam nadzieję, że się słyszymy. Tak, słyszycie dobrze. Super, siemanko. Słuchaj, bo mam pytanie, wiesz co jest żółte i mocno kopie? Dzik Mango od wksklep.pl. Nie akurat, aha, ale też dobra odpowiedź. Tutaj odpowiedź, Mefedron Stargówka. Jest tą poprawną. Bo ja myślałem, bo że mała żółta koparka. Ja na Stargówku mieszkam teraz. To też fakt. Co jest żółte i kopie? Żółta koparka. Żółta koparka. Dobre. Bo ty jesteś z warszawskiego koksu, nie? I słuchaj, bo ja cały czas właśnie Mefedron Stargówka walę i czy jakiś byś polecił koksik dobry, warszawski. Chyba ci się warszawskie koksy pomyliły. Myślę, że dobrze myślisz, no. Dobrze myślę. Myślę, że cię nie zaskoczę, że ci nie pomogę, kurczę. Z tego, co ja słyszę, to ty dobrze myślisz. Nie musisz daleko szukać. Okej, dobra, w porządku. Papito, słuchaj, bo ja mam takie pytanie do ciebie. Jak to jest, jak strzelasz za WP, to prawe czy lewe oko zamykasz? Nie może zamknąć żadnego oka, ja musi być tak wkręcony i właśnie te smakołyki, o których mówisz, to bardzo by się przydały, aczkolwiek nigdy nie próbowałem, aczkolwiek wiem, że gracze na takich dopalaczach grali i grają do dziś i to na turniejach najwyższej rangi i myślę, że lepiej nie mrugać. No tak, a masz dwie lunety w AWP czy jedną na jedno oko? Jeszcze raz?
Może dwie lunety. Na AWW-wie masz lunetę na parę oczu czy na jedno? Na jedno mam. To byłoby duże ułatwienie, jak tak byś jak z lornety patrzył, więc myślę, że jedna starczy, aczkolwiek różne upgrade'y tutaj Mr. Gaben wprowadza do naszej pięknej gry, więc może w przyszłości będziemy mieli dwie lunety. Czyli mówisz, że jedno masz w lunecie, a drugim badasz teren naokoło. Jedno oko na Maroko, drugie na Kaukaz. Myślę, że to dobry skill. Jeśli taki masz skill, to myślę, że daleko zajdziesz. Ja myślę, że gdzieś tam mam, jak natrenowałem teraz WCA, sobie trenowaliśmy z Anzorem i zawsze szukaliśmy jakiegoś wysłannika, którego tam owca bądź jego trener wysłał, żeby nas troszeczkę tam ponagrywał albo zobaczył jakieś, co my tam robimy, więc jednak te lunety się przydawały i myślę, że byliśmy spokojnie, żadnego wysłannika nie spotkaliśmy, aczkolwiek bije się z tym do dziś, zawsze obserwacja ponad wszystko. Marcin, ty tam nam tak chuchasz w tę słuchawkę, że czy ty na pewno w tym momencie coś tam właśnie z targówka nie ogarniasz, bo tak chuchasz, dmuchasz? W tym momencie akurat nie, żeby nie było, że jakaś demoralizacja wjechała. To w porządku, bo tak właśnie kuchałeś jak wilk w domki trzech świnek, także... Tak, no bo dmucham trochę w domki teraz. No w porządku. Czy masz jeszcze jakieś pytanie do naszych zawodników? Pewnie. Owca, słuchaj... Nawet nie czekał, pewnie! Na targówku. Nie będę się tu bawił, no na targówku, tak. Do owcy, bo ja mam pytanie, bo tutaj bicepsy są mocarne i chciałbym dowiedzieć, czy jest naturalne, czy coś podkręcone tutaj było. Jeszcze są naturalne, wiesz? Jeszcze są naturalne, a zobaczymy. Jak nie będą, to powiemy to na pewno u nas na kanałach. Będzie informacja, jak będzie coś kręcone? Będzie oficjalne oświadczenie. Dobrze, rozumiem, w porządku. Gdzie na tym targówku mieszkasz? Ale nie, to że będę chciał przyjechać po coś, tylko pytam się skąd mieszkam, może niedaleko mnie. Tak. Nie, ja na targówku nie mieszkam, ja tylko ogarniam sobie temacik z targówka. No dobra, szanuję. Tak, ale mam nadzieję, że jak kiedyś przyjadę po temacik, to spotkam paszę, przynajmniej na garażu. Ja nie zamierzam handlować. Ja myślę, że pasza ma co robić. Mam co robić, aczkolwiek możesz mnie spotkać online w CSKA pogramy. O! No, mam taką nadzieję szczerą, że kiedyś się uda. Dobrze, Marcinku, dziękujemy ci bardzo serdecznie, że z nami byłeś. Trzymaj Dzięki się. Również. Dużo siły, Marcinku. Pozdro, byczku. Przyda się. No, jak widzicie, kurczę, to jest też fajne, że można na rundkach... Można spotkać różnych tutaj telefoniarzy. Tak, mi się wydaje, że to jest... Co jest fajne, panie Pawłowski? No? No co jest fajne, się pytam, że... Ktoś pyta się, wiesz, ja? o żółty temat z targówka. Nie, no wiecie, nie i to też jest fajne. Fajne, ludzie jest... są różni, są różne zainteresowania i tak dalej, nie? Chodzi tylko Świat i wyłącznie piękny, o to, że to jest jakby, dla mnie to jest podobne, czasami właśnie te rundki, te telefony i tak dalej, do sytuacji jak na przykład, nie wiem, jeździcie, nie wiem, kojarzycie na pewno czym jest BlaBlaCar, nie? Że po prostu sobie jedzisz i poznajesz ludzi. I każdy człowiek ma swoją historię. Każdy ma coś do powiedzenia. To może być historia zabawna, smutna, jakaś tam, ale każdy ma coś do powiedzenia i na przykład ja jeżdżąc przez lata, czy i jako kierowca, jako pasażer, poznałem historię setek ludzi i mega się tym jaram. I jakby ta taka niepewność, że nigdy nie wiesz, czy zadzwoni ci koleś z mega fajnym jakimś pytaniem rzeczowym, czy po prostu wariacik z targówka, też jest czymś takim mega ekscytującym. Ale to jest moje zdanie, no, wiadomo. A ty się tak... Nie, dla mnie też. Są różne etapy poza tym w życiu, także... No to tak, no to raczej, to raczej tak, młodzie. Tak, wiesz. A tymczasem oczywiście czekamy na wasze telefony, czekamy na wasze pytania 72550, podrzucajcie, zbliżamy się powoli do końca, spędziliśmy już razem prawie 2 godziny, jak to szybko poleciało? Ja nie wiem, myślałem, że będzie stypa nuda, aczkolwiek dla niektórych pewnie jest, sami sobie rozmawiamy, myślę, że na dość przyzwoitym kulturalnym poziomie, dużo się dowiedzieliście o nas. Że tak się da, prawda? Że da się, na pewno się da, fajnie, że to jest te gale High League, fajnie ta federacja podzieliła, że są i szaleńcy, są i ludzie, którzy też rozmawiają nie, na siebie nie denerwując się, nie chcą sobie ubału kręcić, więc fajne to jest i tak dalej. Myślę, że każda kolejna gala, jak tak będzie w takim schemacie, że dwóch stypiarzy z pięciu jakichś fryków, wariatów też gdzieś tam z siebie nielubiących, nie darzących się sympatią, to jest fajna taktyka. Tak, to jest spoko, a skoro już mowa o rzeczach, które są spoko, właśnie w tym momencie wbija wam na ekran kolejny złoty kod, także Keydrop, korzystajcie, widzicie, nigdy nie wiecie, kiedy wleci i się dzieje. A ja może będzie tak, że stypa jeszcze będzie w modzie kiedyś. Tak jak z dzwonami było, jeansami. Kiedyś były modne, potem rurki, teraz są chyba dzwony znowu modne? Nie wiem, to dziewczyny wiedzą, co oglądają. Może stypa będzie modna za 2 lata we Freak Federacjach.
się tak ludziom przejedzą te awantury, nie? No to jest całkiem możliwe, no i kto wie, ja wychodzę z takiego założenia, że fajnie jak jest różnorodność, bo jeżeli wszyscy robią dymy, to nikt nie robi dymów, bo się zaczyna robić kociokwik, więc ja to osobiście lubię, wiesz. Ale każdy lubi swoje. A w międzyczasie, kochani, my mamy już kolejnego gościa, którego za chwileczkę przywitam, a wy ogarniajcie pay per view, nie czekajcie, potężny main event, spójrzcie na tych dżentelmenów, przecież oktagon, tudzież klatka bardziej, bo nie jest ośmiokątna, zapłonie ogniem, jakiego jeszcze nigdy nie widzieliście, więc ogarniajcie pay per view. A tymczasem, kogo witam? Kogo goszczę? Witam. Cześć, hej. Siema. Chciałbym generalnie zadać pytania do obydwu panów. Proszę. Jakimi bardzo. Wartościami panowie się kierują na co dzień? Ja wartością się rodziną kieruję, miłością do mojej żony, do moich dzieci. Chciałbym wychować swoją rodzinę w tych ciężkich czasach na dobrych, uczciwych ludzi, a to jest bardzo ciężkie. Szczególnie kiedy masz jeszcze dwie córeczki, to jest mega wyzwanie i myślę, że to jest największe wyzwanie w mojej dotychczasowej karierze. Wychować dzieci na przyzwoite, dobre dzieci, które mają szacunek do innych i mają swoje wartości. A wiemy, że te czasy są bardzo straszne i będą jeszcze straszniejsze. Kurczę, ja tak tylko, zanim w coś się wypowiem, to powiem, kurczę, Pasza, ty nie tylko jesteś ubrany jak Kapitan Ameryka, ale ty nawet głosisz wartości takie. Na zasadzie, Kapitan Ameryka. Naprawdę, na zasadzie, wiecie, jakby jedzcie to witaminki, jest... módlcie się i no kurczę, takie to jest, po prostu to jest taka, wiesz, może stricte nie odpowiedziałem na twoje pytanie, jakimi wartościami, ale no chyba no, jakieś tam wartości przekazałem, które są dla mnie najważniejsze. Więc kiedyś był najważniejszy Counter-Strike, gry cały czas patrzone i to mocno wkręcone, aczkolwiek z wiekiem... Te wartości się zmieniają i myślę, że to są wartości, które chciałbym przekazywać. No i nie tylko swoim dzieciom, ale też najmłodszym widzom. A powiedz mi, panie kolego, ty już masz pay-per-view kupione? Jeszcze nie, ale mam zamiar, bo idealnie w 5 lutego są moje urodziny, więc idealna pora też również, żeby obejrzeć galę High League. A jakim prezentem będzie dla ciebie, kto wygra? No nie ukrywam, że... Kurczę, no ciężko powiedzieć w sumie, ale... Bądź szczery, komu serce twoje bliższe? Prosiłbym wyciszyć szumy w uchu. Wydaje mi się, moim zdaniem chyba będę za obcą w tej walce, ale... chyba za obcą jestem w tej walce jednak. Ale również nie odbieram tobie, Pasza, umiejętności. Dziękuję ślicznie. Ja no też to dziękuję, jeszcze, miło. Dużo jeszcze, siły ci życzę. Bardzo ważne pytanie. Ale to pytanie. Dobra, to chociaż pay-per-view z mojego linka, kup. No i właśnie chciałem zapytać, z czyjego refrinka ogarniesz? No, jeszcze zobaczymy. Panowie, także bawcie tutaj kolegę. Dobrze, no. Owca, ty się wypowiedz. Jakimi wartościami ty się w życiu kierujesz? Wiesz co, chyba pasja, bo jak mam tą pasję, mam ten cel jakiś, to oczywiście są momenty, w których się, wiesz, skupia bardzo mocno nad czymś, tak jak teraz jest ten High League, no i pewne rzeczy się zaniedbuje, ale taka pasja umiarkowana, bym powiedział, ona sprawia, że mam ten taki swój spokój, jest człowiek ogarnięty i może wtedy lepiej się poświęcić dla znajomych, dla przyjaciół, i czy tam dla pracy, więc podstawa to jest znaleźć coś, co lubisz robić i potem wokół tego sobie układam te rzeczy, bo mi jest tak łatwiej. No. Okej, super. Czy masz jeszcze jakieś pytanie? Generalnie miałem pytanie teraz jeszcze takie bardziej do Owcy. Czy ma taką osobę, której można powiedzieć kolokwialnie nie dzierży i czy by chciał z nią na przykład, nie wiem, zawalczyć? Mhm. Kurczę, jakbyś mi zadał to pytanie 5 lat temu, to miałem raz. Ja wiem, z dwie takie osoby, ale powiem ci, że teraz już nie mam w stosunku do nich żadnych uczuć, w sensie, że nie chciałbym tego rozstrzygać w żaden sposób w oktagonie. Nie? A powiesz, o kogo chodzi? Nie powiem. Właśnie nie chcę tego robić. Ale są to znane osoby jakieś takie? Nie zrobię tego. Tego też nie powiem. A, okay. No, znaczy, mogę powiedzieć, no są poniekąd znane, ale... Nie rozstrzygałbym tego. Już tak jakby jest mi to obojętne, więc czas leczy rany, tak? Podobno? Nie zawsze. No jeśli postrzałowe, to nie.
Chce się rodzić się sekundę. No tak, chyba, że chcesz. Czy masz jeszcze jakieś pytanie do nas, panie kolego? Wydaje mi się, że nie. Tu już chyba wszystko. Życzę generalnie, panowie, wam powodzenia i żeby był ogień w oktagonie. Dzięki ślicznie, postaramy się dowieść. Trzymajcie dziękuję, się na razie. Dziękuję, dużo siły ci życzę. Pozdro. No, trzymaj się. Ja ze swojej strony też postaram się panom dużo energii dać. Będę darł papę na całego, będę was wywoływał po prostu jak nigdy nikogo nie wywoływałem. Ty byś anonsjerem? Słucham? Ty byś anonsjerem? No jeszcze jak? Nie może być inaczej. Damy z siebie wszystko, myślę, wszyscy. No i wszyscy czekają na to, żebyście wydali z siebie wszystko w klatce. My jeszcze mamy czas, myślę, tak na dwa pytania. Jedno, dwa pytania, więc ogarniajcie, to jest ten czas. Jeżeli macie jakieś prawdziwe bomby, petardy, to niech w tym to niech one właśnie w tym momencie przejdą drogę z waszych palców na wasz telefon, później do nas i pamiętajcie, że możecie wygrać zestaw nagród od Genesis. Genesis, czyli sponsor rundek. Warto też przypomnieć o naszym oficjalnym sponsorze, o naszym oficjalnym bookmacherze, zakłady na Hajlik, wyłącznie u naszego sponsora Fortuna. Galę możecie obstawiać na stronie www.efortuna.pl i w aplikacji mobilnej. Jeśli macie 18 lat, możecie korzystać z oferty naszego sponsora Fortuny. Pierwszy zakład bez ryzyka do 600 zł. Podczas rejestracji wystarczy podać kod Hajlik. Możecie sprawdzić kursy na wszystkie pojedynki, a Fortuna to jedyny bookmacher na rynku, który ma ofertę na galę Hajlik, więc korzystajcie, korzystajcie. I przede wszystkim wiem, że już powtarzam się jak zacięta płyta, ale pay per view. Nie czekajcie na ostatnią minutę, to zawsze są mega szalone chwile. Ogarnijcie sobie wcześniej, miejcie ten dostęp bezpieczny, żebyście mogli się nacieszyć tym wspaniałym widowiskiem. I mamy telefon, tak wymierzyłem idealnie, dobrze. A więc kogo witam, kogo goszczę? Siemanko, z tej strony Kuba z Ostrowca Świętokrzyskiego. Siemanko Kuba, cześć. I mam do ciebie, Jarek, pytanie. Proszę bardzo. Ile to jest 5 podniesione do potęgi 0? O kurczę. A, matematyczne pytanie. O, chłopaki, to powinien być zakaz chłopaki, matematyki chłopaki, w ogóle. Chłopaki polegli ostatnio. Nie wiem, czy to nie będzie po prostu 1? Tak, bo każda liczba podniesiona do potęgi 0 daje 1. No to widzicie, coś tam zapamiętałem. Dzięki serdeczne, bo powiem jeszcze, ci, że nie spodziewałem się. Proszę. Pytanie do owcy. Dawaj. Co jest na końcu tęczy? Progres. Nie no, litera A. Tęcza. Wow. Dobre. No i jeszcze do papita. Też jakieś, tylko nie matematyka. Nie, co to jest małe, czerwone i trójkątne? Mały, czerwony trójkąt, nie wiem. Też bym tak strzelał, mały, czerwony trójkąt. Daj mi się, że trzy. No tak, to jest mały, czerwony trójkąt. No, mały, czerwony. Aha, okej. No to ja dziękuję. No i dajcie dobrą walkę. Dzięki ci. Ej, pasujesz tutaj do nas. A dzięki. No, ja chciałem powiedzieć, że te zagadki po prostu logiczno-matematyczne stały się jakimś już takim stałym punktem programu. Mieliśmy podczas ostatnich rundek też ciekawe pytania. No wiem. O, jeszcze z nami jesteś w ogóle, myślałem, że cię pożegnałem, przepraszam, w sensie cieszę się, super, że jesteś i dzięki, że nas tutaj testujesz i nie pozwalasz nam zgniuśnieć, że tak powiem, intelektualnie. No i ogarnij pay per view. Nie no, już jest zakupione. A od kogo? Nie no, od owcy. Dziękuję. No, także widzicie, na tę chwilę w CS-ie remisowo, w pay-per-view jeden owca, pasza zero. Chociaż myślę, że to będą raczej szły w dziesiątkach, setkach, tysiącach. No i czekamy, kochani, na ostatni telefon. To jest ten czas, to jest ta chwila. Czekamy na was. Ja wam jeszcze, chłopaki, zadam takie pytanie, już troszkę abstrahując od walki, no bo jeszcze wiadomo, jeszcze będzie konferencja, za chwilę się widzimy na konfie, za chwilę będzie ważenie, media, trening i tak dalej, sama walka. Ty mówiłeś już troszkę o swoich planach, co będziesz robił dalej, te kampy i tak dalej, i tak dalej. Owca, co ty będziesz robił po tym, jak skończy się ta walka? Czy dajesz sobie chwilę przerwy, zanim zaczniesz myśleć dalej o kolejnych walkach? Czy w ogóle idziesz w innym kierunku? Co będziesz robił? Mhm. Chwila przerwy od takich mocnych projektów. Przejmuję pałeczkę Ponczu w tych aspektach sztuk mieszanych walki, potem Robur. Bardziej się zajmę firmą i pomyślimy, co dalej, nie?
Okej, czy dajesz sobie, tak jak zazwyczaj zawodowcy, taki króciutki ten czas, że tak powiem, przerwy, czy raczej sobie zrobisz taką dobrą przerwę, takie zasłużone wakacje? Bo jednak kosztowało cię to bardzo dużo, jakby cała ta i metamorfoza, i treningi, wszystko, no to cię sporo kosztowało, prawda? Mhm. To znaczy takiej przerwy to ja naprawdę po prostu potrzebuję tydzień czasu, żeby na przykład pojechać sobie z Kają do rodziny nad jezioro i to wystarczy. Ja taki tryb życia lubię, ale wiesz co, nie wiem jeszcze, czy dalej będę chciał to robić. Zobaczymy po tej walce i tyle. Okej, czyli to też ciekawe. No, więc wracam do takiego po prostu funkcjonowania, że zawsze tam gdzieś co roku staramy się każdy z nas mieć ten jakiś cel swój, powiedzmy, sportowy, a reszta roku to jest pracowanie na ten cel, nie? I nie jest to cały czas kręcenie śruby na 110%. No, zbliżamy się do końca, do 5 lutego dokręcamy ją. I trzeba uważać, żeby jej nie przykręcić, bo naprawdę łatwo jest przykręcić. Mhm. No właśnie, a to w takim razie, jaki jest ten twój kolejny cel, taki stricte sportowy? Czy to jest jakaś kolejna ilość kilogramów, czy to jest coś sylwetkowego? Jaki jest twój kolejny cel sportowy? Podoba mi się bycie wydolnym i sprawnym, więc nie mam teraz w planach, żeby dokładać masy mięśniowej, żeby gonić za ciężarami. To już zrobiłem 2 lata temu na tych zawodach w trójboju. Więc myślę, że wracam bardziej do biegania i będę chciał poprawić czasy w bieganiu. Teraz myślę, że jeszcze jak ta sylwetka jeszcze bardziej się zrobiła, taka antylopia, to po tym boksie to zdecydowanie pomoże, ale też chcę wrócić bardziej jednak do tego treningu siłowego. Trochę mi go brakuje, bo w tej fazie na razie trenuję co raz siłowo w tygodniu, więc na pewno tą objętość zwiększę, żeby troszeczkę się nabić tym glikogenem. I w tą stronę będziemy zmierzać, czyli trening pod bycie taką maszynką, a nie osiłkiem. Okej. Okay. Super, no jakby najfajniejsze jest to i to, tak będą mówili, że trochę liże tyłek, ale to, co mi się jakby podoba u was, że wy bardzo dużo osiągnęliście już na tym etapie, a coraz sobie stawiacie kolejne wyższe cele i nie ustajecie w tym. I to jest super, że jakby nie mówicie dość i tym też możecie inspirować innych ludzi do tego, żeby coś w swoim życiu zmienić. To jest super. Ja wam jeszcze tylko przed ostatnim telefonem, który już mamy na linii, powiem, że oczywiście w najbliższy poniedziałek widzimy się na konferencji i są jeszcze bilety na tę konferencję, więc kochani, jeżeli chcecie być z nami osobiście, spotkać między innymi tych dżentelmenów, to zachęcam, polecam, zapraszam, żebyście ogarniali bilety na konferencję i widzimy się w ten poniedziałek. Naprawdę warto, kurczę, no to prawdopodobnie będzie nawet lepsza okazja, żeby spotkać się tam, zbić piątkę, wziąć autograf czy zrobić sobie fotkę, niż na gali, gdzie wszyscy będą zajęci i głową gdzie indziej, więc korzystajcie, bądźcie z nami, a tymczasem ostatni dzisiaj telefon, kogo witam, kogo goszczę? A siema, Michał z tej strony, z takiej małej miejscowości Budów. Siemanko, cześć. Cześć. Cześć, moje takie pytanko, bo jak wiadomo, faceci lubią sobie wszystko mierzyć i czy... Jarek i czy Michał mogą sobie zmierzyć na wizji? Oczywiście nie wiem, po 10 jest, także myślę, że nic się nie stanie, jak sobie zmierzą. I nie ale, wiem. Ale czy... co, powiedz co, mówię cały czas tutaj tego. No kurczę, oczywiście bicka, nie? No a co myślałeś, że co? No ty kurde. To po prostu pytam, co? Ja o niczym nie myślałem, można dużo rzeczy mierzyć. Tak, no to głównie dlatego, że jak mieliśmy chłopaków Mini Mike'a i Big Jacka, no to pytanie było bardzo otwarte, żeby powiedzieli ile mierzy, ale to nieważne, nie chodziło o biceps. Mi chodziło o biceps. Dobrze. W początku. Dobrze, no to panowie, pochwalicie się? Mamy jakieś centymetry tutaj? Jesteśmy przygotowani? No, myślę, że coś się wykmini. Czy mamy centymetr? Czy mamy jakiegoś... Bo jak nie mamy, no to tak na oko to nie ma co mierzyć. Nie, no powinien być centymetr. Mamy centymetr. W takim razie zapraszamy tutaj naszą hostessę. Ale nie, ja myślę, że tutaj będą ludzie zaskoczeni, bo ty proszę, masz dobrą masz genetykę do łapy. Co? Masz dobre te brzuśce, o wiele lepsze niż ja. No co? Akurat łapa u mnie nie jest jakąś super partią, więc mierzysz? Nie skreślajmy no to podejdźmy, bo proszę. Może być ciekawie. Ja się na tym, że tak powiem, nie znam, więc... To, ale ty mierzysz, chociaż ja to nie wiem jak mierzyć. No to zmierzysz, koledze? No, zmierzyć. O, to będzie ciekawe. Zmierzą sobie nawzajem. Michał, jak nie chcesz sobie mierzyć bicka, to może co innego, no kurczę, nic nie bronię. Wiele... Znaczy nie, ja chcę sobie zmierzyć. Mhm. No to jak najbardziej, proszę. Tylko, czekamy. Kurczę, mamy taki centymetr, on jest taki, że ona... To jest ten czerwony trójkąt chyba, o którym była mowa, bo wyjdzie dostałem. Taka... Mhm. A skurcze dostałem.
No. Dobra, to tak, no. tak ci zmierzę, żeby wyszło jak najlepiej. Czyli w najwyższych miejscach wierzchołka. Ile mamy? Triska i Bicka. I powiem ci, że jest dobrze, bo na takiej żyle, no jest 38,5 na takiej żyle. O panie, to gdzie? 38,5. Ale na żyle, na masie by było tutaj, ty mówiłeś, że miałeś 4-5 ponad, no miałem, na masie, nie? Na pewno kiedyś, no to teraz dawaj, zobaczymy. No, ale to u mnie nie będzie 38,5? Teraz. No, gdyby to było od przedszkola do Opola, to by było 90. Czekaj, no, czekaj. Ej, na swoich zawodach kulturystycznych, które wygrałem w Brukseli, miałem dokładnie tyle w Bicku, co dawaj, 38,5. No, 42. 42,5? 42, no. No, coś takiego. Także 42... O 4 centy mam mniej. 4 centymetry. No, dużo to i mało, nie. Ale centymetry nie walczą. Centymetry nie biją. No 4 centymetry, to kurde, powiem ci, że naprawdę... Czy jesteś usatysfakcjonowany? Znaczy... Tak, jak najbardziej, no. A ty masz ile? Ale w tym, w Bicku, czy nie wiem, o co ci chodzi, kurde? O, to zaraz coś piję do nas tutaj. Ty żadnego kawalera nie znajdziesz, jakby co, pamiętaj. Kolega prosto z Targówka wraca. O. Nie, nic z tych rzeczy. A wiesz, mam takie pytanko, jeśli mogę ale zadać. Jak to mówi każda moja była dziewczyna, rozmiar nie ma znaczenia, także... Technika jest najważniejsza. Technika jest najważniejsza. Dobrze, mordeczko, czy masz jeszcze jakieś pytanie? Takie mam pytanko, takie... Pytanie mam o ubezpieczenie. Jak jesteście ubezpieczeni na taką walkę? Bo wiadomo, nie będziecie się... reprezentuje firmę i... Nie będziecie się... Nie. Nie będziecie się całować ani sobie mierzyć w tym oktagonie, tylko będziecie się, że tak powiem, napierdzielać po mordach, nie? Także jakie macie ubezpieczenie i na przykład jakbyś sobie jeden i drugi złamał rękę, to co wtedy? Ja jestem ubezpieczony ogólnie, kiedy podróżowałem bardzo dużo po świecie, z kontynentu na kontynent, kiedy latałem. To byłem ubezpieczony od swojej śmierci, byłem ubezpieczony na różne rodzaje kontuzji, robię dużo sportu w swoim życiu, też jestem ubezpieczony, więc jak położę się do szpitala, to jeszcze będą mi za to płacić. Dobry deal. Czyli każdy we własnym zakresie jest po prostu ubezpieczony. Mhm. Aha, czyli a kwoty jakieś duże są, na przykład, nie wiem, złamanie jednego paluszka kciuka czy coś? Nie wiem, myślę, że jakby żona chciała mi coś dosypać do jedzenia, to myślę, żeby bańkę wzięła. O kurde. No, a tutaj naderwanie czy zerwanie Bicka, no to w ogóle się człowiek by nie wykosztował. Przecież jakby to była bańka za każdy centymetr, Chryste Panie Nazarejski. Każdy jest osobno ubezpieczony. Każdy centymetr jest osobno. Tak można polecieć takim. No. To kiedyś właśnie było tak, nie wiem, czy to była Shakira, czy jakaś Angelina Jolie, że właśnie ona miała... Nie, to była Jennifer Lopez i ona miała chyba każdą nogę na ileś tam milionów ubezpieczona. Tak. To jest kosmos. Ważne pytanko do ciebie, bo ty tutaj naszych zawodników maglujesz, a czy ty już ogarnąłeś pay-per-view? No nie, jeszcze nie. Nie wiem, czy będę oglądał. Ja bardziej teraz sportowe MMA oglądam, jak już. Kto jest twoim ulubionym zawodnikiem w takim razie? Tak? O kurczę, nie ogląda, dobra, chwili... było, no kituje tutaj nas. Nie, oglądam jak najbardziej. Nie, no jak sportowe, to pewnie Marcin Najman. Myślę, że w obecnej chwili tak najlepiej się ogląda Kamaru Usmana, też bardzo fajnie się ogląda. Oczywiście ostatnią walkę. To nie jest Marcin Najman, ale daje radę. Nie. A kto to jest ten Marcin Najman? Nie, no człowieka, nie? Nie chodzi w tej samej wadze co Usman. A to nie. Nie znam człowieka. Nie mówmy o tym panu, że tak powiem. A mam jeszcze jedno pytankę do Jarka. Na przykład, czy brał pod uwagę jakąś kontuzję i jakby, nie wiem, odpukać niemalowane, złamał sobie rękę, czy brał pod uwagę, że może to się odbije na jego formie w CS-ie? Jeśli bym grał jeszcze profesjonalnie, to myślę, że bym się martwił bardzo o to, ale kiedy gram sobie z doskoku, czyste hobby i tak dalej, żeby pograć z widzami jeszcze dalej, czy prezentować, to myślę, że i ze złamaną ręką bym tam sobie pogrywał, bo i w takich sytuacjach sobie radziłem. Różne patenty gracze mają, aczkolwiek jeśli chcesz grać na profesjonalnym poziomie i być jeszcze mistrzem świata, no to jednak bym tutaj nie był, bo to jednak jest duże ryzyko i jednak trzeba być mądrym. Dziękujemy ci serdecznie za bardzo ciekawe pytania. Dzięki. Trzymaj się. No, na razie, hej. Hej. Cześć. W ogóle tak już zupełnie patrząc z punktu widzenia takiego trochę boomerskiego, takiego typu, wiesz, no. Nasi rodzice i tak dalej. Zobaczcie, do czego to doszło, że rzeczywiście jakby, wyobraźcie, ktoś sobie łamie rękę i po prostu nie może klikać w myszkę. I to jest poważna kontuzja, to jest poważna sprawa. Mówię, to pokazuje, jak ten świat idzie do przodu, jak coś, no. co... No,
20 lat temu, to, słuchaj, byłby, to byłby w kategoriach żartu. No, złamałem sobie rękę i nie mogę klikać myszką, nie? No, ze mnie mieli 15 lat temu, ja byłem żartem dla moich teściów, kiedy przychodziłem do mojej ówczesnej żony i czym się zajmuję, to mówimy, gram w gry komputerowe, to byłem dla nich coś nie tak. No, to też był, to był, wiesz, nie do zrozumienia. A teraz jak mówisz, że jestem graczem komputerowym, to dumnie mówię, byłem graczem komputerowym. No. To jest, wiesz, więc... Kosmos. No, zbliżamy się do końca. Oczywiście jeszcze został taka nasza tradycja, za chwileczkę będzie face to face, ale zanim to nastąpi, taki statement, czyli ostatnie słowa jakby od paszy do owcy, od owcy do paszy, więc pomyślcie, co za chwilę powiecie sobie. A ja po raz ostatni dzisiaj, bo wiem, że macie już tego dość, ale to są naprawdę ważne rzeczy, więc ogarniajcie pay per view. To jest oficjalny apel od niego, ode mnie, od niego, od wszystkich nas tutaj zgromadzonych. Nie możecie przegapić tego widowiska 5 lutego, Tauron Arena, Kraków. Biletów już nie ma, są ogarnięte, są ostatnie bilety na konferencję, ale pay-per-view ogarniajcie sobie dzisiaj, tłumnie i razem, w gronie rodzinnym, trzymając się dobrych, pozytywnych wartości, oglądajcie sobie ten przepotężny main event, który z jednej strony jest freakowy, z drugiej strony jest sportowy, a z trzeciej strony nie ma tych wszystkich takich negatywnych emocji, które mogą się jakoś tam kojarzyć. To jest main event, który możecie sobie obejrzeć, myślę, z całą rodzinką, dobrze się przy tym bawić i to jest bardzo cenna rzecz. A poza tym 7 przepotężnych pojedynków dla każdego coś miłego, więc pay per view ogarniajcie teraz, w tym momencie, a ja zostawiam was na ostatnie słowa. Owcy do paszy, paszy do owcy, proszę. Jedziemy. To było jedno słowo, pasza. Myślę, że to będzie najważniejszy klacz w mojej historii życiowej. Więc rozegram go bardzo dobrze i mądrze i mam nadzieję, że będę z tym pojedynku zwycięski, aczkolwiek nie stwarzam, wedle swoich zasad nie robię się żadnego Hirosa, ale rozegram to mądrze, taktycznie i będzie to bardzo ważny klacz. Okej, to w tym momencie zapraszam obu uśmiechniętych panów do face to face'a. Zobaczcie, jak prezentują się na 8 dni przed swoją walką. Ja z 38,5 cm i 42,5 cm. Gdzie panie Pawłowski mam ustać? Tutaj, jest środeczek. Stanę. Ochroniarze nawet się nie pokomili. Może dobrze, bo jakby to jakaś lepa poleciała, to co najwyżej można przewrót w tył zrobić. I jeszcze do widzów pozycja bokserska, bo to w końcu będzie boks. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, kochani. Widzimy się w poniedziałek na konferencji. Trzymajcie się. Fortuna. Tak dla sportu. Bez ryzyka do 600 zł. Wejdź do świata gamingu. Sprawdź najlepszy sprzęt dla prawdziwych graczy. Wejdź na genesis-zone.com. Dla sportu. Bez ryzyka do 600 zł. Przestańcie. Jest łatwiejszy sposób na zdobycie skinów. Jest Keydrop. Super. Wow. Hydro. Wymarzone skiny. Bliżej niż myślisz.